Dzień dobry Państwu. 23. seria spotkań PGNiG Superligi w niedzielne popołudnie. Zapraszamy do Puław. Tu w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji mecz trzeciej i czwartej aktualnie drużyny PGNiG Superligi na spotkanie Azoty Puławy. Górnik Zabrze, zapraszają Michał Matysik i Tomasz Jasina. Mecz drużyn, które znają się bardzo dobrze, których mecze z reguły są niezwykle zacięte i dostarczają wielu emocji. Chociaż pewnym wyjątkiem było to spotkanie jesienią, kiedy Górnik dość łatwo poradził sobie z Azotami, wygrywając 32-25. 8 punktów przewagi drużyny z Zabrza nad Azotami Puławy. Oczywiście w teorii Azoty są jeszcze w stanie prześcignąć Górnika, natomiast biorąc pod uwagę pewien pragmatyzm, zdaje się, że to będzie niezwykle trudne zadanie. Natomiast to nie oznacza bynajmniej, że dziś oglądamy mecz o trzecie miejsce po fazie zasadniczej PGNiG Superligi. Oglądamy mecz dwóch dobrych zespołów, dwóch pretendentów do medali. Jak najbardziej, bo jedna i druga drużyna tutaj myślę, że nie patrzą za bardzo w tabelę tu dziś, przed dzisiejszym spotkaniem. Chcą dzisiaj na pewno zagrać dobry mecz, zmierzyć się naprawdę z czołówką ligi. I to jest chyba najważniejsze. Powoli do końca zmierza nam ta runda zasadnicza rozgrywek. Za chwilę będzie przygotowanie do serii finałowej i to już zaczyna się takie przegląd wojska, można powiedzieć, jak to wygląda, jak wygląda nasza gra. Co było jesienią, to było jesienią. Teraz dużo można było zmienić. Pojawiają nam się nowe twarze w drużynie Azotów, więc na pewno ambicja jednej i drugiej drużyny sprawią nam tutaj fajne widowisko. Wspominał Mariusz Jurasik w naszym studiu o czasie. Czasie, który jest bardzo ważny z punktu widzenia Azotów Puławy, bo ten zespół mocno latem zeszłego roku się zmienił. Przyszedł nowy trener, doszło kilku nowych starych, kilku nowych zawodników. No ale właśnie, efektów brakowało jesienią i być może ten czas był niezbędny, by ta drużyna się zgrała, by w końcu zaczęła spełniać oczekiwania trenera. Myślę, że dojście takiego doświadczonego playmakera, jakim jest Aleksandr Baczko, dziś zobaczą go Państwo z numerem 10 w drużynie Azotów Puławy, na pewno jakość tej drużyny poprawiło. Nie ma dzisiaj w składzie Andrija Akimienko, on w tym tygodniu lekko podkręcił staw skokowy, w związku z tym dzisiaj nie jest zdolny do gry, natomiast skrzydłowy z Ukrainy też dał nową jakość i to może być atut Azotów Puławy. Azotów, które no poza brakiem Akimienki nie mają jakichś problemów kadrowych. Dzisiaj no, oprócz jednego zawodnika właściwie zobaczymy wszystko to, co w tej chwili najlepsze w zespole z Puław. Tak wygląda ustawienie pierwszej siódemki z Bogdanowem w bramce, z Baczko na rozegraniu, Przybylski prawe, Podsiadło lewe, rozegranie Gumiński, Serokaro Górski. To jest to ustawienie drużyny z Puław i Michał Skórski, prowadzący zespół Azotów Puławy od lipca zeszłego roku. No i Górnik Zabrze. Tutaj wspominał trener Marcin Lijewski o tych problemach, o tym, że wyłączony jest Marek Daćko, o tym, że kontuzji doznał poważnej Damian Pawelec. To jest ta sama pozycja, więc tu pewnie trochę trzeba będzie pokombinować. W każdym razie mają też Zabrzanie swoje atuty. Jak najbardziej. Przede wszystkim mają naprawdę dobrego trenera, który poukładał i dotarł do głowy swoich zawodników. I myślę, że mimo tych problemów zdrowotnych też mają naprawdę długą ławkę, jakościowo bardzo fajnie zbilansowaną. I owszem, rolą trenera jest to wszystko dobrze poskładać, pozlepiać, odpowiednią zaproponować rozwiązania na boisku, ale też mentalność zawodników musi być spójna z trenerem. I myślę, że powoli Marcin właśnie uzyskuje taką fajny balans pomiędzy swoimi oczekiwaniami a tym, co zawodnicy robią na parkiecie. Może czasem jeszcze to trzeba docierać, bo ta ekspresja gdzieś tam się potem na czasie na przykład wyraża, ale widać, że z każdym miesiącem ta współpraca pomiędzy Marcinem Lijewskim i jego podopiecznymi układa się naprawdę coraz lepiej. Andrzej Chrzan i Michał Janas to są, proszę Państwa, sędziowie dzisiejszego meczu. Panowie z Tarnowa poprowadzą ten mecz. Delegatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce jest Jacek Wróblewski. Wracając do trenera Marcina Lijewskiego,
klasa jako zawodnik, myślę, że klasa również jako trener, też szkoleniowiec, który prowadzi Górnika Zabrze od lata 2019 roku, to jest jego pierwszy sezon w Zabrzu, no i zobaczymy, z jakim efektem. Trener bardzo wymagający, jak słyszeliśmy, często niezadowolony mimo tych zwycięstw, no a trzeba dodać, że Górnik Zabrze do tej pory w 22 meczach 4 porażki, po dwie z Wiwe i z Orlenem Wisłą Płock, chociaż byli bardzo blisko zwycięstwa z Płockiem u siebie. Pan Eugeniusz Kochaniec dzisiaj pierwszy rzut odda, to jest człowiek związany z puławską piłką ręczną od 1983 roku, był kierownikiem sekcji piłki ręcznej Wisły Puławy, czyli klubu, który jeszcze poprzedził tutaj istnienie Azotów Puławy, no i jednym z założycieli Azotów Puławy. Białe koszulki, drużyna z Puław, proszę Państwa, w niebieski Górnik Zabrze. Zaczynamy, mamy nadzieję, dobre, ciekawe widowisko, widowisko, w którym zobaczymy sporo emocji, pięknych akcji, bramkarskich parad, bo przecież aktorzy tego widowiska to zawodnicy znani w naszej lidze, zawodnicy, którzy się w tej lidze wyróżniają. Ma Górnik świetnego bramkarza Martina Galije, mają też duet dobrych bramkarzy, zawodnicy z Puław, no niełatwo dzisiaj będzie tych graczy pokonać. Baczko, pierwsza akcja, zagranie do Gumińskiego, ale przekroczył Wojciech Gumiński linię pola bramkowego przy tym ataku i szybko próbują od razu odpowiedzieć Zabrzanie. Gliński, to granie do Kołowego, był tam w tej sytuacji faulowany Bartłomiej Wis, zacznie drużyna z Zabrza. Ale już widzimy po tych pierwszych dwóch akcjach, jaką tu nie będzie kumptatorstwa w dzisiejszym spotkaniu. Obie drużyny przyjechały tutaj na twardy mecz, na twardy bój. Dynamika, rozpoczęcie od razu, tu już nie ma kalkulowania. Od razu, szybko, na 100% możliwości. Adrian Kondratiuk z numerem 23 w drużynie Zabrza. To jest ten zawodnik, który wraz z trenerem Lijewskim przyszedł z Wybrzeża Gdański. To on teraz próbował dogrywać do Pisa Kubi piłkę obrotowy Zabrzan, ale sędziowie uznali, że tu Rafał Przybylski faulował w tej sytuacji. Przytrzymywał Bartłomieja Wisa, no i w związku z tym będzie rzut karny. Nie udało się Bartkowi dochwycić tej piłki, stąd próbował Przybylski protestować, ale widzieliśmy na powtórce wyraźnie, że trzymał obrotowego obrońca za koszulkę i może mówić akurat rozgrywający Azotów o sporym szczęściu, że tutaj już nie rozpoczęli sędziowie kar indywidualnych. Mamy rzut karny. Bartłomiej Tomczak pewnie pokonany w Wadim Bogdanow, no i to drużyna z Zabrza obejmuje w tym spotkaniu prowadzenie. W poprzednim sezonie tutaj w Puławach padł remis 29-29 w rzutach karnych. Lepsi okazali się zawodnicy Górnika Zabrze. No o tym meczu jesiennym już wspominaliśmy. 32-25 wygrana drużyny z Zabrza. Baczko, no to jest ten zawodnik, który potrafi rozgrywać, który, tak jak twierdzą niektórzy z ekspertów, nawet będąc faulowanym, umie rozegrać piłkę i tutaj po faulu na nim Izus Leiters musi opuścić boisko na 2 minuty. No ale rozpoczyna naprawdę z wysokiego C, ten środkowo rozgrywający, o którym przed chwilą mówiłeś. Dwie naprawdę bardzo dobre jego akcje. Najpierw ta na lewym rozegraniu, piękne ściągnięcie do granego do Gumińskiego, teraz bardzo ładna akcja indywidualna. Izus Leiters wykluczony na 2 minuty i zobaczymy, czy gospodarze sobie tutaj z tym poradzą. Brakowało takiego zawodnika jak Baczko, natomiast brakowało też jesienią Pawła Podsiadły w dobrej dyspozycji. Ta dobra dyspozycja zaczyna przychodzić teraz. Paweł Podsiadło właśnie tym rzutem doprowadza do wyrównania. Ale miał teraz dość prostą sytuację Podsiadło. Biernie już nie nadążył za akcją. Bartek Bis oddawał rzut bez bloku z 7 metra. Tutaj Galija był bezradny. Kondratiuk, Gliński i Łyżwa. Krzysztof Łyżwa, no, były zawodnik Azotów Puławy, przed tym sezonem właśnie z Puław trafił do Zabrza. Jakoś nie mógł tutaj pokazać pełni swoich możliwości w Puławach Krzysztof Łyżwa, natomiast w Zabrzu spisuje się całkiem dobrze. No jest ten zawodnik właśnie z numerem 10 w drużynie ze Śląska. Gliński, Krzysztof Łyżwa, dobrze teraz wyszedł Przybylski, Kondratiuk, piękny zwód i próba wkrętki, kapitalnie Bogdanów, Seroka i łapie piłkę Galija. No, widzieliśmy teraz naprawdę dwie ładne akcje z jednej i z drugiej strony boiska. Bardzo dobrze poradził sobie Kondratiuk w tym ataku na zewnątrz. Świetne wejście między pierwszego a drugiego obrońcy. Zabrakło precyzji przy
samym rzucie nie zaskoczyła wkrętka Bogdanowa, a potem odrobiny wysokości rzut przez całe boisko Seroka nie trafił. Martin Galija, bez wątpienia jeden z najlepszych bramkarzy PGNiG Superligi. Teraz Krzysztof Łyżwa w indywidualnej akcji ściągał go tam, zatrzymywał. Łukasz Rogulski faulował swojego byłego klubowego kolegę. No a tak wracając do Martina Galii, ma 40 lat, a mimo to przedłużono z nim kontrakt na następny sezon, czyli sezon 2020-2021. To świadczy jego klasie. Kondratiuk doskonale teraz technicznie, lekko, ale bardzo pewnie. Druga bramka Górnik. Ważne trafienie dla zespołu Górnika z Zabrza. Udało się przytrzymać piłkę, bo było blisko straty. No i samo wykończenie już zdecydowanie lepsze niż przy pierwszej próbie Kondratiuka. No i co najważniejsze, nie przegrali tego okresu, kiedy Azoty grały w przewadze. Zawodnicy z Zabrza, teraz próba indywidualnego krycia Aleksandra Baczki. No to jest ten zawodnik, na którego muszą zwrócić uwagę. Gumiński teraz pogubił się przy tym wejściu. Wojciech Gumiński za późno chyba trochę dostał piłkę od Pawła Podsiadły. Już szansa dla Zabrza na kolejną bramkę w tym meczu. Gliński, dobre dogranie do Łyżwy. Kapitalnie kończy były gracz Azotów Puławy tę akcję. Trzecia bramka Górnik. Teraz zagrali Gliński z Łyżwą. Wbieg Krzyśka na pozycję drugiego obrotowego bez piłki i bardzo dobrze wypatrzony przez środkowego rozgrywającego. I dobrze zaczynają Górnicy tutaj to starcie w Puławach. No i widać, że tych kilka pomysłów, które miał trener Marcin Lijewski na ten mecz, zaczynają spełniać już od początku dynamicznie, pięknie. Aleksandr Baczko, druga bramka Azotów Puławy, to jest między innymi ta podwyższona obrona, te próby również dojścia do środkowego rozgrywającego Kondratiuk. Tutaj dogranie do skrzydła, dobrze broni Seroka. Muszą rozgrywać teraz swoją akcję w ataku pozycyjnym Zabrzanie. No wiele dobrego dzisiaj Baćko może wnieść w grę drużyny Azotów Puławy, bo przy takiej podwyższonej defensywie rywala to jest wręcz zaproszenie dla takich dynamicznych zawodników właśnie do gry jeden na jeden. Świetnie teraz broni Wadim Bogdanow, rzucał Krzysztof Łyżwa, wracając do Baćki. On przyszedł tutaj z Mieszkowa, Brześć, chociaż tam w Lidze Mistrzów nie grał, ale w Lidze był bardzo ważnym punktem tego zespołu. Grał też przez pewien czas w Finlandii, wcześniej w SKA Mińsk, zawodnik doświadczony. No i od początku jakby wkomponował się też świetnie w zespół Azotów Puławy. Oto właśnie Baczko faulowany, tym razem piłka odbija się od słupka, ale będzie rzut karny dla gospodarzy. No już po tych kilku minutach możemy stwierdzić, że to jest zawodnik, który tutaj w drugiej linii Azotów będzie robił i robi różnicę. Rzeczywiście szybkość działania tego zawodnika przysparza dużo problemów w defensywie. Kreuje akcję, ale sam nie boi się też iść do końca. Bardzo dobrze teraz wypracowany rzut karny, zamieniony na bramkę przez Łukasza Rogulskiego. 3-3 w Puławach. Jeśli przypominacie sobie Państwo słowa, które wypowiedział Marcin Lijewski przed tym meczem dotyczące gry swojego dzisiejszego rywala, to to, co mi wpadło w ucho, to takie uproszczenie gry Azotów Puławy. I rzeczywiście z tym mamy do czynienia. Ta gra jest no, niby prostsza, ale jednak często bardziej efektywna, aniżeli to czasem nie skomplikowane warianty, ale jakość wykonania tego wszystkiego budzi największe problemy dla zawodników. I jeżeli nawet prostą taktykę wykona się naprawdę perfekcyjnie, każdy zaatakuje tam, gdzie ma zaatakować i zrobi to w odpowiednim czasie i odległości od obrońcy, to wtedy musi się udać. Gliński szuka teraz miejsca. Kondratiuk, świetne dogranie do Bisa i Wadim Bogdanow po raz kolejny kapitalnie rosyjski bramkarz w tym meczu. Doskonała akcja i zabrakło tylko zwieńczenia bramką, bo wszystko wyszło tak, jak było zaplanowane. Ale za to po drugiej stronie, tak jest. Interwencje bramkarzy i Bogdanow, i Galija. Wspominaliśmy, Michale, o tym, że mamy w bramce fachowców nie lada. W jednym i w drugim zespole Martin Galija potwierdza to, że jest no, bramkarzem kapitalnym. Ponad 20 lat temu zaczynał w Boniku Karwina swoją seniorską karierę, grał w Szwecji, w Bundeslidze, w Szwajcarii, no, od lipca 2016 w Zabrzu. Teraz Rogulski, ponowienie akcji, nie upilnował go Izo Slajters.
Pierwsze prowadzenie w tym meczu Azotów Puławy, ale odpowiedź błyskawiczna. Bardzo szybko Krystian Bondzior doprowadza do wyrównania. A to jest też kolejny element, który trzeba pilnować i trzeba wytrenować. Nie zastanawiamy, co się stało, że straciliśmy bramkę. Szybkie wznowienie od bramkarza, szybki środek, widzieliśmy nieustawiona defensywa Azotów, doskonały atak Krystiana Bondziora i wszystko zakończone bramką. Piotr Jarosiewicz na lewym skrzydle puławskiego zespołu zmienił Wojciecha Gumińskiego. Paweł Podsiadło, dobrze zatrzymany przez Slajtersa. Rafał Przybylski i będzie kolejny rzut z 7 metrów dla Puławian, faulowany przez Kondratiuka w tej sytuacji. Rafał Przybylski. I faulowany jeszcze wepchnął tym swoim atakiem Przybylski Kondratiuka w pole bramkowe, stąd decyzja mogła być tylko jedna. I druga próba teraz Łukasza Rogulskiego z 7 metra. I druga udana, to jest 5. bramka Azotów Puławy, 10. minuta meczu w Puławach. Azoty Puławy, Górnik Zabrze 5-4, bardzo pewny na razie 7 metrów jest Łukasz Rogulski. Jest na środku rozegrania w drużynie z Zabrza Szymon Sićko. Izo Slajters na prawym, Rafał Gliński na lewym rozegraniu teraz, Czubara, Slajters dobrze tutaj zatrzymywany przez Baczkę, próbują też aktywnej takiej przesuwającej się defensywy teraz Puławianie i wychodzi im to całkiem dobrze. Slajters, Gliński, Czubara i poprzeczka ratuje zespół Azotów. Dobra akcja, ale nieskończona celnym rzutem. Aleksander Baczko. O, uspokoił znowu grę, tak, widząc, że nie ma tam szansy na to, by szybko skończyć. To jest też pewna mądrość, takie doświadczenie zawodnika, który no, od niedawna gra w Azotach. No, i śmiem twierdzić, że naprawdę to był strzał w dziesiątkę. Były pewne perturbacje, pewne przepychanki związane z Jakubem Moryniem, z którym przedwcześnie rozwiązano kontrakt. Natomiast no, pozyskanie Baczki to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Łukasz Rogulski, 3. bramka obrotowa Azotów Puławy, 6. Azotów, zatem na razie 50% tego dorobku bramkowego to jest dzieło właśnie Rogulskiego. Ale odpowiedź Zabrzan też bardzo szybka, Sićko, to jest 5. bramka Górnika w tym meczu. Niewiele ponad 10 minut tego meczu za nami, a my możemy się delektować naprawdę i z jednej i z drugiej strony bardzo ciekawymi akcjami, z dużą dozą skuteczności, graniem przez obrotowych i na zewnątrz, nie tylko do środka. Także naprawdę ten mecz pokazuje nam, że warto usiąść, warto podziwiać to, co się dzieje na parkietach Superligi. To jest na razie bardzo ciekawe, bardzo dobre spotkanie, także mecz, w którym pada sporo bramek jak na razie. No Azoty akurat są zespołem, który po 22 seriach spotkań był drugim pod względem skuteczności zespołem za Vivę Kielce, więc no, mocno ten dorobek podreperowali już w tym roku na razie. Nie przegrali żadnego spotkania, no chociaż... To oczywiście, właściwie dzisiaj zaczynają te mecze z takimi potentatami Superligi. Rafał Przybylski indywidualnie między dwóch zawodników, ale teraz faulowany w tej sytuacji. No też myślę, że znacznie lepsza forma Rafała Przybylskiego w 2020 roku, aniżeli jesienią zeszłego roku. Też potrzebował trochę czasu, chociaż on tu już w tym zespole kiedyś grał, później pobyt we Francji. Tak jak Michał Szyba wrócił, a teraz Aleksander Baczko takim rzutem zbieżnym zaskoczył Martina Galiję. Kolejny faul, będzie wykluczenie dla Rafała Przybylskiego. Faulował Bondziora w tej sytuacji Rafał Przybylski. Pierwsza kara indywidualna dla zawodników z Puław w tym meczu. Ale po raz kolejny Krystian Bondzior poszukał tego szybkiego wznowienia, ruszył... Sam praktycznie, indywidualnie na całą defensywę Azotów i mam wrażenie, że troszkę niepotrzebnie Rafał Przybylski tutaj pchał przy rzucie Bondziora. Ta sytuacja była taka no, bardzo trudna na zdobycie bramki. No i po raz pierwszy Zabrzanie w sytuacji, kiedy grają jednego więcej, muszą wykorzystać grę w przewadze jednego zawodnika. Sićko, przytomne, teraz zagranie do skrzydła, ale mają pecha Zabrzanie, bo po tym rzucie Bondziora piłka odbija się od poprzeczki.
No i tak, to niestety właśnie w piłce ręcznej wygląda, że cała akcja skonstruowana bardzo dobrze, było tempo, był plan na to, jak wyprowadzić skrzydłowego do rzutu i wszystko się udało, zabrakło tylko precyzji. Michał Szyba, Dawid Dawydzik to są ci zawodnicy, którzy teraz w zespole z Puław pojawili się na boisku po raz pierwszy w tym spotkaniu. Też dobre recenzje zbiera obrotowy drużyny z Puław. Dobra postawa na Mistrzostwach Europy. No a Michał Szyba też gracz, który tutaj w Puławach grał sporo. Jest wychowankiem tego klubu, no później pobyt za granicą. Gra między innymi w Szwajcarii i wreszcie powrót do Puław, ale wciąż czekamy na to, by te swoje możliwości zaczynał pokazywać znacznie częściej, bo ma bez wątpienia niesamowite Michał Szyba, ale czasem zdarzają się takie przestoje w grze, które wpływają na ocenę tego zawodnika. Baczko musiał już teraz rzucać, Aleksandr Baczko, Martin Galija, wraca zespół z Puław, już w bramce jest Wadim Bogdanow, Gliński, Slajters, ponowne zagranie i kapitalnie Wadim Bogdanow zatrzymuje znowu Bądziora. Ale niesamowicie szybko doprowadzili do tej sytuacji rzutowej, zabrzanie, no ale widzimy, co robi dobry bramkarz, który od początku w takich ważnych, newralgicznych momentach dla swojej drużyny potrafi zatrzymać dobry atak. To ja dodam jeszcze jedno. Co robi dobry trener w takiej sytuacji? Dobry trener bierze czas. Ej, mamy teraz stres, tak? Sasza, gdzie ty jesteś? Masz czas? Daj, bo tu idzie z pocim, jak zaczynasz w środku, jest lepiej. Zasowane sytuacje, teraz mamy niekorzystny wynik. Stare piórka wchodzą, tak? Młodzi siadają, dziadkowie wchodzą. Glina, to samo. Po samo gramy cały czas, króciutkę dłużej. Problem jest w obronie. Szczególnie na drugich, jak ten Białorusin, młody, nowy chłopak, idzie mocno do jednej z tej strony. Tam Kciuku, tam Szymon, musi zamknąć, ale nie po linii, tylko do niego. Do niego. Wbijasz się w niego po prostu. Dalej. Szydło asekuruje połówkę wtedy. Problem w obronie jest zdiagnozowany, panie Michale, prawda? Trzeba bardzo szybko i bardzo precyzyjnie w dodatku. I tutaj Marcin też bardzo precyzyjnie zażądał wręcz od swoich zawodników grających na pozycji 2 i 5, w jaki sposób się ustawić, aby uprzykrzyć życie Aleksandra Baczko, bo to on tutaj naprawdę robi dużo wiatru, jeżeli chodzi o tą defensywę zabrzańską. 14 minuta meczu przy stanie 7-5 dla Azotów. Zaczynamy. Jeszcze 19 sekund kary zawodnika z Puław. Już bardzo niewiele. Teraz zadanie dla Puławianu utrzymać ten wynik, ale wiemy już, że na pewno go nie utrzymują. Bardzo dobry rzut Szymona Sićko. To jest 6. bramka Górnika Zabrze. No na takie rzuty to nie ma praktycznie odpowiedzi. Widzimy 10 metr, wyjście w górę pomimo podwójnego bloku. Kapitalnie przymierzył. No bardziej precyzyjnie się nie da. Szymon Sićko takimi akcjami naprawdę buduje wielkie, wielkie nadzieje na doskonałe występy nie tylko w Superlidze, ale także w reprezentacji. Pilnowany teraz indywidualnie Baczko, przejęcie Sićko, no i szansa na wyrównanie, to jest 7. bramka. Skuteczny był ten wariant teraz z pilnowaniem indywidualnym Aleksandra Baczki. Będzie Rafał Gliński starał się cały czas uprzykrzać życie teraz rozgrywającego Azotu. Michał Szyba, Paweł Podsiadło, indywidualnie i dokładnie dobrze teraz rozgrywający drużyny z Puław. 8. bramka Puławian. Sićko. O, to musi być teraz oczywiście rzut wolny, ale nie będzie wykluczenia dla Dawydzika, który tam atakował Szymona Sićko. Ale było wyjście normalnie do ręki rzucającej zawodnika, pomimo lekkiego odepchnięcia wszystko odbyło się w ramach tych przepisów dozwolonych. Ale widzimy, szukają tej szybkiej gry, szybkiego wznowienia zawodnicy Górnika Zabrze. Znów kapitalnie Wadim Bogdanow, świetna obrona, a teraz Michał Szyba! No ma niesamowity rzut, ma taką lekkość, swobodę, kiedy już się rozpędzi. Wspomniałem, że
No, chciałoby się oglądać częściej takie ataki Michała Szyby. Teraz Sliders, doskonałe było to dogranie do Buszkowa. Świetne podanie Holendra i tutaj nie miał Buszkow żadnych problemów z pokonaniem Vadima Bogdanowa. Ale skupił tym swoim atakiem Sliders aż dwóch obrońców na sobie, którzy musieli wyjść do przodu, którzy musieli asekurować, przesunąć się za nim. Stworzyło się miejsce dla Buszkowa. Świetnie został obsłużony i trafiają Górnicy po raz ósmy w 17 minucie tego meczu. Szyba, Łaczko, blisko niego Sliders, agresywnie, ostro teraz zaatakowany, tak zgodnie z zaleceniami Marcina Lijewskiego, Białorusin. Jeszcze raz Baczko, pogubili się teraz trochę w tym rozegraniu zawodnicy Azotów. Baczko, znowu Sliders, Baczko, indywidualnie piękny rzut, ale obroniony przez Galiję. Wspominałem, zawodnik, który nawet czasem mimo faulu, mimo ataku potrafi rzucić, potrafi podać, tak było i w tej akcji. No ale na kolejny atak Azotów poczekamy, bo teraz o czas poprosił Michał Skórski, trener gospodarz. Okej, wchodzi Pocji do obrony. Ty jeszcze na drugim, Pocji jest w środku, okej? Najpierw powrót jest przy wyrazki. Hej! Przy tym wznowieniu tam cały czas zamykamy. Panowie, jak dają to już, pójdą te krzyże tutaj. Jest obrotowy, czy jest ten skrzydłowy, który zostaje po biegu, to trzeba ten, który przy nim jest, trzeba stanąć tutaj i czekać, no bo tam na niego będzie podany. Snajter idzie w górę i schodzi na podwójny. Jeszcze pierwsze tempo nam nie rzucił. Dawaj, ej! Tak rzuca, proszę Państwa, Szymon Sićko. To jest najskuteczniejszy na razie strzelec Górnika Zabrze w tym sezonie PGNiG Superligi. Przed tym meczem trzecie miejsce w klasyfikacji rzucających, 112 bramek. Miałem na koncie, no wiadomo, że to już jest liczba nieaktualna, bo już w tym meczu Sićko trafił bodajże dwukrotnie, więc ten dorobek poprawił. Antoni Łangowski na środku rozegrania, jest także, pozostaje na boisku Aleksandr Baczko, zatem zmiana za Pawła Podsiadłę. Wchodzi na boisko Łangowski, na prawym rozegraniu Michał Szyba, no ale wiadomo, że tym skupiającym uwagę jest Baczko, który teraz rozgrywa kapitalnie do Seroki, ale Martin Galija udowadnia, że jest fachowcem nie lada. Ale cieszy to, że zaczęły Azoty grać ze skrzydłami, bo wielokrotnie to podkreślaliśmy, że w wielu meczach skrzydłowi mieli bardzo niewdzięczne zadanie. Mieli walczyć w obronie, mieli pobiec do kontry, a troszkę statystowali, jeżeli chodzi o atak pozycyjny. Teraz naprawdę są widoczni na boisku. Dawid Dawidzik faulowany, będzie kolejny rzut karny dla drużyny Azotów Puławy. Martin Galija spisał się świetnie, broniąc ten rzut Dawidzika, no ale znali tutaj sędziowie, że był faulowany. A Łukasz Rogulski, trzecie podejście do rzutu z 7 metrów. Na razie dwa udane. Jak będzie z tym trzecim? Martin Galija do trzech razy sztuka, jak się okazuje, ale powalczył teraz o piłkę Rogulski, wywalczył ją. No, przy okazji jeszcze poturbował tam dwóch graczy Górnika Zabrze. Do trzech razy sztuka, Michał, tak? Jest takie przysłowie polskie. I Martin Galija może je sobie teraz zacytować. Tak, często się mówi, że trzeci rzut karny jest najtrudniejszy. Teraz sam pomysł był dobry, bo Galija był dość daleki od obrony tego rzutu Rogulskiego, jednak piłka odbita od słupka wyszła na zewnątrz, ale niesamowita wola walki, bo Rogulski nie zwiesił głowy, nie machnął ręką, trudno, trzeba wracać do obrony, powalczył bardzo mocno wciąż gospodarze w posiadaniu piłki. Pamiętasz, jak komentowaliśmy mecz Azotów Puławy z Vivę Kielce w Kielcach? Notabene bardzo dobry mecz Azotów, w którym niewiele im zabrakło, by postawić się wymagającemu rywalowi. To Łukasz Rogulski wtedy z taką wielką śliwką pod okiem w tym meczu uczestniczył. To był ten dowód na to, jak czasem zdecydowanym sportem jest piłka ręczna, ale z drugiej strony Łukasz Rogulski to jest przykład niesamowitego walczaka, zawodnika, który potrafi, no właśnie, po niewykorzystanym rzucie karnym rzucić się między dwóch zawodników rywali i piłkę odzyskać. No i przed chwilą mieliśmy dowód, że warto zawalczyć o każdą piłkę. Ustawiona akcja, cały zespół popracował, a Łukasz Seroka zdobył bramkę.
10 do 8 dla drużyny Azotów Puławy w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Dobry, emocjonujący mecz oglądamy dzisiaj w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Hali, która powolutku będzie odchodziła w zapomnienie, jeśli chodzi o grę zawodników Azotów Puławy, bo już na horyzoncie i to dosłownie pojawiła się nowa hala sportowo-widowiskowa pod koniec roku. Ma nastąpić oddanie tej hali. Teraz Dawidzik! Jest bramka! Niesamowicie to zrobił teraz obrotowy Azotów. Źle chwycił piłkę, ale ponowił akcję. Proszę popatrzeć. No wykorzystał, można powiedzieć, cały swój zasięg, wszystkie swoje centymetry Dawid Dawidzik, żeby dochwycić piłkę i zdobyć bramkę. Dwóch świetnych obrotowych mają w tej chwili Azoty. Nie ma już w drużynie z Puław Tomasza Kasprzaka. On opuścił drużynę z Puław, dołączył do KPR-u legionowo, ale myślę, że i Rogulski, i Dawidzik to jest naprawdę w tej chwili klasa reprezentacyjna. Slajters Bogdanow! No wielkie brawa dla Wadima Bogdanowa, bo on tutaj dzisiaj ten wynik Azotów trzyma i naprawdę znakomicie się spisuje. Szyba, obroniony teraz rzut Michała Szyby przez Martina Gali Jesićko. Doskonale Szyba w defensywie i ponawiają kontrę teraz zawodnicy z Puław. Michał Szyba i kapitalnie znowu Martin Galija. No i chyba to jest ten najwyższy moment, aby troszkę zwolnić, troszkę pomyśleć nad tym, co się działo. Widzieliśmy kilka szybkich przebieżek po boisku z jednej i z drugiej strony. Ataki sunęły jeden za drugim, ale niestety nie zabrakło nam trafień. I teraz wspomniana właśnie przez ciebie, Michał, rozwaga w cenie, prawda? Teraz trzeba w przypadku Zabrza spokojnie skonstruować akcję, skończyć ją rzutem. No i oczywiście najlepiej z punktu widzenia zabrzeńskiego zespołu zdobyć bramkę. Gliński, Krzysztof Łyżwa. Na dziewiątym metrze Szymon Sićko, piękne teraz dogranie lewą ręką, ale skutecznie poradził sobie tu Aleksandr Buszkow. Tak, tak, i to właśnie wyszła, cała cierpliwość i zbudowanie takiej zespołowej akcji. Wszystko się zaczęło biegiem Buszkowa na drugie koło, a potem druga linia spokojnie zrobiła swoje. I co to znaczy zagrożenie rzutem? Atak mocny, najpierw Glińskiego, Łyżwa przerzuca na drugą stronę, jest, idzie Sićko, on musi skupić na sobie uwagę obrońców. To jest naturalny odruch wyjścia do przodu i natychmiast jest wolne miejsce do dogrania do tego zabiegającego zawodnika. Rafał Przybylski zmienia Michała Szybę teraz w drużynie z Puław. Łangowski, Przybylski, faul ofensywny, tak jest, no teraz to było zbyt czytelne, zbyt wyraźne tutaj ta akcja Rafała Przybylskiego. Dobrze ustawił się w tej sytuacji Bartłomiej Tomczak. Tak, widzimy, jak już mocno skrzydłowy przesunięty do środka, stał praktycznie na drodze poruszania się rozgrywającego. Powinien Rafał Przybylski tutaj, bazując na swoim doświadczeniu, wcześniej już zdiagnozować sytuację, która się stworzyła na boisku, szukać jeszcze podania do skrzydła. No bo próbował kończyć atak sam i tak to się musiało zakończyć. Sićko, Łyżwa, Kondratiuk. 23. minuta meczu właśnie się rozpoczęła. 11-10, Szymon, 11-9, przepraszam, dla Azotów Puławy. I teraz szansa na powiększenie tego wyniku. Pobieg do kontry, Piotr Jarosiewicz. Jarosiewicz! 12. bramka Azotów Puławy. Doskonała akcja, świetny kontratak. No i tutaj proszę popatrzeć, ten przegląd Antoniego Łangowskiego. Kończy Piotr Jarosiewicz, szybki atak Puławia. No, my mieliśmy okazję też zobaczyć, jakie ma umiejętności sprinterskie Jarosiewicz. Bardzo dobrze dołączył do tej kontry. Na krótkim dystansie pokazał się Łankowskiemu i świetnie ten kontratak zakończył. Odkrycie poprzedniego sezonu PGNiG Super Ligi, Piotr Jarosiewicz, ten trochę słabszy, to trzeba przyznać. Natomiast o tym, że ma niesamowite możliwości, że drzemią w nim te możliwości, no to pokazała właśnie ta akcja z przed chwili. Krzysztof Łyżwa, bardzo dobry rzut, teraz trochę zasłonięty był moim zdaniem Wadim Bogdanow. 12-10. Ale mocno skupili się defensorzy Azotów teraz na odcięciu obrotowego od podania. Stąd Piotr Jarosiewicz. Było łatwiej oddać rzut, ale widzimy, z jaką łatwością atak pozycyjny Azotów kreuje kolejną sytuację dla skrzydłowych. I to jest naprawdę godne podkreślenia.
I mówiłeś, Michał, w którymś momencie tej pierwszej części meczu o tym, że Azoty zaczynają grać do skrzydeł, bo bardzo często, przynajmniej jesienią tak było w meczach Azotów, w połowie tych akcji do skrzydła było naprawdę nawet bardzo niewiele. Nawet jakbyśmy przeanalizowali zdobycze bramkowe Azotów z pierwszej rundy, to w głównej mierze byli to rozgrywający i obrotowi to prawda. Skrzydłowi. Jeżeli by dane im było wykorzystywać rzuty karne, czasem zakończyć pewną jakąś akcję, teraz to przekłada się i bilansuje zdecydowanie lepiej. A to danie firmowe Antoniego Łangowskiego, ten rzut z miejsca, z wyskoku, potrafi to robić kapitalnie były zawodnik Gwardii Opole. I tutaj Łangowski kończy ten atak perfekcyjnie. Miał piłkę na rękach Martin Galijan, ale był to tak mocny rzut, że nie był w stanie zapobiec. To nie tylko to wyjście w górę, przez z jakiego pułapu rzucał Łangowski, ale ta precyzja rzutu była naprawdę świetna. No i robi się nieciekawie dla Zabrzan. 4 bramki przewagi Azotów Puławy, 4 bramki w piłce ręcznej. To nie jest dużo, no ale muszą teraz Zabrzanie przede wszystkim zacieśnić defensywę, no i pamiętać o tym, że trzeba zacząć odrabiać stratę. Krzysztof Łyżwa, Szymon Sićko, dobrze, Paweł Podsiadło, bardzo dobrze tutaj. Doświadczony gracz Azotów blokował teraz rozgrywającego Zabrzan. Kondratiuk szuka miejsca, Kondratiuk, jest Szymon Sićko, ależ zaskakujący, mocny rzut teraz, przy którym nie dał rady Wadim Bogdanow. We wcześniejszej akcji Szymon Sićko podszedł troszkę za blisko do defensywy, stąd nie miał już możliwości oddania rzutu. Teraz jak zachował dystans, jemu jest bezróżniczy, skoczy z 10 czy nawet z 11 metra. Kiedy jest w pełnym nabiegu, kiedy założy sobie, że w pierwszej kwestii to jest właśnie rzut na bramkę, a potem dopiero granie pod zespół, to widzieliśmy, jak to się kończy. Kolejne trafienie dla Górnika. Bartosz Kowalczyk w zespole Azotów Puławy. To jest właśnie ten zawodnik z numerem 24 na boisku. Pięknie teraz Antoni Łangowski. Jeszcze będzie wykluczenie dla gracza Górnika Zabrze. Tak mi się wydaje. Sędziowie konsultują to teraz ze sobą, bo przy tym wyskoku był faulowany Łangowski. Tak jest, 2 minuty kary. Za odepchnięcie to jest kara dla Aleksandra Tatarincewa za ten atak w momencie rzutu na Łangowskiego. 15-11 dla Azotów Puławy. No i teraz jeszcze przez 2 minuty przyjdzie grać w osłabieniu gościa. Ale wspominałeś, Tomku, o tym, że Azoty mogą się pochwalić drugim co do wynikiem, co do ilości zdobywanych bramek w Superlidze. No i dzisiaj pokazują, że ta siła ofensywna naprawdę rozkłada się bardzo ciekawie i bardzo interesująco. No i że druga linia Azotów naprawdę zdobywać bramki sprzed strefy potrafi. No i tak jak przeanalizujemy mecze Azotów w 2020 roku, to widać, że są świetnie przygotowani fizycznie, bo grają zawsze do końca i w tej końcówce potrafią też być bardzo skuteczni, bardzo efektywni. Łangowski! Z własnej połowy zdobyta bramka teraz przez Antoniego Łangowskiego. 16 bramka. No i do tych wszystkich komplementów dokładamy, że myślą zawodnicy drugiej linii. To prawda, tak. Teraz Antek Łangowski analizował, co się dzieje z przodu. Pewnie widział wybiegających skrzydłowych do kontr, ale zdecydował się na rzut do pustej bramki. Zrobił to bardzo precyzyjnie i skutecznie. Tak czasem jest łatwiej, bez zbędnego wysiłku, bez rozgrywania, bez ryzyka faulu. Natomiast bramka dopisana, 16 już mają na swoim koncie zawodnicy trenera Michała Sekurskiego. Dobrze teraz pracuje w defensywie Seroka Sićko. Przewrócił się tam Tomczak Sićko, teraz walczący Seroka. No, mają problem z rozegraniem zawodnicy Górnika Zabrze. Pusta bramka oczywiście i 30 sekund do końca kary. Krzysztof Łyżwa, już sygnalizują sędziowie grę pasywną. Łyżwa, Kondratiuk, jeszcze raz Krzysztof Łyżwa. Fał teraz ofensywny Buszkowa. Tak, który próbował zabiegać na pozycję drugiego obrotowego. Rzadko spotykana sytuacja, aby bez piłki gdzieś tam był odgwizdany faule w ataku. Łangowski, Podsiadło, odpoczywa teraz Aleksandr Baczko. Łangowski, ojojoj, teraz nie najlepiej wyszło to zagranie do Pawła Podsiadło. No i Zabrzanie też odrobili lekcje, też wyciągają wnioski, bo zdobywają bramkę teraz rzutem z własnej połowy boiska.
No i przytrafił się błąd Antoniemu Łangowskiemu, który kosztował drużynę Azotów dwie bramki, bo przecież mieli gospodarze szansę tych kilku sekund jeszcze gry w przewadze. Już doprowadzali do sytuacji 2-1, z której tak klasowy zespół powinien zamienić na bramkę. No ale błąd kosztuje kontrę, rzut na do pustej bramki, nie było Bogdanowa. I ten dystans dzielący zmienił się, tylko 4 bramki różnicy. Kowalczyk do Łangowskiego, Bartosz Kowalczyk, poprzedni sezon w Stali Mielec, no teraz źle rozegrał tę piłkę i znowu szansa na kontratak, tym razem Zabrzan Tomczak, uwaga, Slajters, 13 bramka Azotów Puławy. To jest piłka ręczna, można wypracować przewagę 5 bramek, by nagle szybko ją stracić i widzimy, że jeszcze nie tylko bramkę teraz traci zespół z Puław, ale również traci Dawida Dawidzika, który już do końca tej części będzie na ławce kar. 2 minuty kary indywidualnej dla zawodnika Azotów Puławy. Było bardzo dobrze, no i zrobił się taki moment, w którym Górnik znowu uwierzył, że w tym meczu jeszcze nie, my jeszcze nie straciliśmy szansy na zwycięstwo. Ale to tylko potwierdza twoje słowa, Tomku, o tym, że tak szybko może się to wszystko zmienić. Wydawałoby się, że Azoty pracują spokojnie na powiększenie przewagi, że ten dystans urośnie nawet do 6 trafień. Nic z tego, tu Górnicy mocno stanęli w obronie, dwie proste straty, dwie kontry. I jeszcze dodatkowo teraz gra w osłabieniu jednego zawodnika. No jak trwoga, to do baczki wraca Białorusin na boisko. Antoni Łangowski popisuje się teraz bardzo dobrym rzutem. 17 bramka Puławia. No i pozostaje jeszcze ponad minuta zawodnikom Górnika, by tutaj nieco zmniejszyć ten dystans do gospodarzy. No tym bardziej, że powinno być łatwiej. 5 defensorów na 6 atakujących. Trzeba teraz skonstruować, patrząc z punktu widzenia drużyny ze Śląska, dobrą akcję. No przedzierał się tutaj Tomczak, ale dobrze ustawiony Rogulski. Pracuje też dzisiaj w defensywie i też trzeba pochwalić za pracę w defensywie Mateusz Seroka. Szymon Sićko! I tym razem chybił. Piłka odbija się od poprzeczki. 45 sekund ma teraz zespół z Puław. No i w dużej mierze od mądrości drużyny zależy, jak ten czas zostanie wykorzystany. 17 do 13. Przerwa w grze w tej chwili, tak jest, czas na wytarcie podłoża, tutaj nie ma co ryzykować, końcówka pierwszej części meczu, no i bardzo ważny też moment tego spotkania. Myślę, że trener Marcin Lijewski ma swoje przemyślenia, on już w trakcie przerw zwracał na pewne elementy uwagę. No i na pewno ma też przemyślenia odnośnie tej ostatniej akcji, której Szymon Sićko zdecydował się na rzut, grając w przewadze nad blokiem, rzut nieskuteczny, a tam aż za głowę złapał się Izo Slajters, bo miał prawdziwe wrota, aby atakować do bramki rywala. Czasem pośpiech nie jest dobrym doradcą. Rafał Przybylski, Antoni Łangowski, on jest niezawodny w tej części spotkania. Piękny rzut Antoniego Łangowskiego, no i czy zdąży jeszcze Górnik Slajters? Blokowany przez Rogulskiego, będzie rzut wolny. Czas właśnie upłynął, ale jeszcze będą mieli Zabrzanie możliwość zniwelowania tego dystansu do 4 bramek. Zobaczymy, czy Sićko tutaj spróbuje przynajmniej być skutecznym w tym rzucie. Jeszcze muszą nieco odsunąć się zawodnicy Azotów. Szymon Sićko skupiony w bramce, Vadim Bogdanow. Dobry blok. 18 do 13. Dobry mecz oglądamy w Puławach i na razie wiele na to wskazuje, że Azoty nieco zmniejszą dystans punktowy w tabeli PGNiG Superligi do Górnika. No na pewno gospodarze muszą być i powinni być zadowoleni po tym, co pokazali w pierwszej części spotkania, bo naprawdę wiele akcji, w ogóle tempo meczu i pomysł na to spotkanie wygląda bardzo, bardzo okazale i myślę, że wynik to oddaje. Zdecydowanie w innych nastrojach będą schodzić i pewnie rozmawiać w szatni podopieczni Marcina Lijewskiego, bo to nie tak miało wyglądać, ale to są niuanse, to są szczegóły. Ja myślę, że troszkę bardziej zmotywowani teraz po słowach Marcina Lijewskiego. Zabrzanie tutaj jeszcze nie powiedzieli od tego słowa. No to posłuchajmy teraz rozmowy z Antonim Łangowskim, zdaje się. No tak, Antoni Łangowski bardzo zmotywowany. 5 bramek w końcówce tej pierwszej części spotkania. Dobrze gra się chyba z Aleksandrem Baćko. No dobrze, dobrze się gra. Chociaż dzisiaj dużo bramek zdobyliśmy z kontry i szybkiego ataku.
mieli z ataku pozycyjnego. Jednak no, dzisiaj ta gra wygląda całkiem solidnie. Mam nadzieję, że utrzymamy ten poziom do końca meczu. No właśnie, nie możecie sobie pozwolić tutaj na brak koncentracji, bo widzieliśmy, że Zabrze momentalnie odrabia straty. No tak, dwa głupie błędy i był remis. Także no, Zabrze to jest bardzo dobry zespół. Wykorzystuje każdy błąd przeciwnika i my musimy ustrzec się tych błędów. Bo tak jak widać, no, nie robimy błędów, od razu mamy przewagę. Także kontynuujmy to. Dziękuję za rozmowę, wracamy do komentatorów. Z punktu widzenia Azotów Puławy sprawa jest prosta. Trzeba kontynuować to, co działo się w pierwszej połowie. To jest naprawdę bardzo dobry mecz drużyny trenera Michała Skórskiego, która w roku 2020 jak na razie nie zawodzi. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Górnika Zabrze, ale nikt tutaj nie zamierza skreślać Zabrzan, bo to zbyt klasowy zespół, by powiedzieć, że oni tutaj nie mają już specjalnych szans. Pięć bramek to jest różnica, którą można odrobić, no ale warunkiem jest na pewno nieco inna gra Zabrzan w drugiej części meczu. No przede wszystkim defensywa. Tutaj pozostawia pewnie sporo do życzenia, 18 bramek straconych w 30 minut przy wsparciu Galii, bo to też trzeba zaznaczyć, że nie było, że każda akcja gospodarzy kończyła się bramką. Galia też swoje na boisku pokazał, ale też jeszcze jedną rzecz chciałbym o tej pierwszej połowie powiedzieć. Naprawdę tempo grania, ile zwrotów sytuacji. Tutaj nikt się nie oszczędza, nikt nie kalkuluje. To jest mecz pełen energii, naprawdę grany w szybkim tempie. Oglądamy, proszę Państwa, wybrane fragmenty pierwszej części. Jest z czego wybierać. Tu akurat nie ma żadnych wątpliwości, tu nie trzeba specjalnie szukać. Tu akcja za akcją, które mogły się podobać, które wzbudzały ogromne zainteresowanie, emocje. Proszę jeszcze popatrzeć na statystykę pierwszej części meczu. Skuteczność w ataku, tu przewaga Azotów Puławy, rzuty celne również. No i stąd się bierze oczywiście ta główna statystyka, czyli bramki. Bardzo dobry Wadim Bogdanow w bramce, 33%. Martin Galia, tak jak wspomniałeś, Michale, też nie jest źle. Antoni Łangowski, 5 bramek w Azotach, Szymon Sićko, 4 w Górniku Zabrze. No to ciekawe, co będą mieli do powiedzenia nasi eksperci już za moment w studiu. Sponsor.
Azoty Puławy Górnik Zabrze do przerwy 18-13. Szalone tempo tego meczu, dobrze się na to patrzy i dobrze się patrzy na tak poukładane Azoty Puławy. Na razie wszystko działa. Naprawdę, dzisiaj w pierwszej połowie Azoty pokazały, że naprawdę są ułożonym zespołem taktycznie i fizycznie przede wszystkim fajnie wyglądają, bo biegają do każdej kontry, czy to w pierwsze, czy w drugie tempo, co przynosi im efekt bramkowy i 18 bramek rzucić w pierwszej połowie Górnikowi Zabrze to jest naprawdę sztuka. Największe grzechy Górnika związane z defensywą zapewne. Na pewno tak. Tutaj Azoty dzisiaj bardzo, bardzo mocno idą do przodu. Uważam, że nawet ta przewaga uzyskana już pod koniec tych pięciu bramek powinna być zdobyta troszeczkę wcześniej, bo tutaj kilka sytuacji takich bardzo dogodnych, wypracowanych, przede wszystkim czystych, no nie zostało skończonych. Komentatorzy zwracali uwagę na to, jak te Azoty radzą sobie bardzo dobrze w ataku pozycyjnym. To też jest pewna nowość, albo tegoroczna nowość tutaj w Puławach. Na pewno dobrze prowadzi nowy środkowy, nazwisko Baćko, tak? Z tego Baćko, co tak. Na pewno dobrze prowadzi grę w ataku pozycyjnym. Widać też, że tak jak Marcin mówił Lijewski przed tutaj meczem w wywiadzie dla Sylwii, że będzie troszkę eksperymentował i było widać od razu pierwsze ustawienie w obronie Górnika Zabrze, gdzie na trzeciej pozycji w obronie stał Iso Slajters. To nie jest zawodnik, który na pewno na co dzień tam gra. On bardziej się czuje na dwójce, ale i widać było tutaj właśnie to, że no nie za bardzo to szło i momentalnie, gdzie Azoty odskoczyły na trzy bramki, bodajże 7-4, w tam 10 czy w 12 minucie Marcin zmienił od razu ustawienie na 5-1 z Rafałem Glińskim na środku i przyniosło to efekt, bo od razu trzy bramki pod rząd zdobył Górnik Zabrze i 7-7 i znów wrócił do tego ustawienia z początku meczu. Widać, że naprawdę chce tu trochę poeksperymentować, także na pewno walczy o wynik, ale o, i piłeczki lecą. To jest piłka ręczna. Tak, piłki. Walczy o wynik, aczkolwiek nie za wszelką cenę. Jest to na pewno, widać też brak dwóch podstawowych obrotowych w ataku Górnika Zabrze, którzy mają kontuzję. I to wychodzi teraz tutaj, że Bartek Bis, który nie gra na co dzień w Górniku Zabrze w ataku, dzisiaj wychodzi ten brak troszkę, bo gdzieś tam ustawia, próbuje ustawiać te zasłony, aczkolwiek no, te piłki nie zawsze do niego wychodzą. I naprawdę jest tu potrzebny dobry obrotowy w tym meczu, żeby podzielił tą strefę, bo Azoty grają bardzo twardo. Nasze apetyty rozbudzone, druga połowa meczu przed nami. Zapraszamy.
Proszę Państwa, przed nami druga część meczu 23 serii PGNiG Superligi. W Puławach po pierwszej połowie Azoty wygrywają z Górnikiem Zabrze 18-13. Dobry mecz oglądaliśmy w pierwszej części spotkania. Mamy nadzieję, że druga połowa też dostarczy nam wielu emocji. A kto okaże się lepszy? No cóż, tak jak kończyliśmy pierwszą część wnioskiem, że nie należy jeszcze skreślać Górnika Zabrze, no to czekamy teraz na odpowiedź Zabrzan. Zobaczymy też, czy Azoty potrafią być takim równym zespołem, który dyspozycję z pierwszej części utrzyma także drugiej połowy. I to też może być bardzo trudne, bo naprawdę jeżeli chodzi o pierwsze 30 minut, to gospodarze zagrali bardzo, bardzo dobre zawody. Byli bardzo skuteczni, byli bardzo zdeterminowani, dobrze walczyli w obronie, mieli wsparcie Bogdanowa. I tutaj tych dobrych rzeczy zdarzyło się naprawdę całe mnóstwo. Oczywiście nie uniknęli też puławianie drobnych błędów, no ale wynik pokazuje, że rzeczywiście pierwsza część meczu w ich wykonaniu była naprawdę bliska oceny bardzo dobrej. Wadim Bogdanow zostaje w bramce Azotów oczywiście na drugą część meczu. Sićko, Slajters, dobrze teraz Rogulski w defensywie, zatrzymywany Bartłomiej Tomczak. Mają teraz problem znowu z przedarciem się tutaj przez tę ruchliwą defensywę puławian zawodnicy Górnika. Baczko faulował i był faul chyba. Zobaczmy tutaj. W każdym razie jest rzut karny dla Górnika Zabrze po tej akcji za moment. Bartłomiej Tomczak stanie oko w oko z Wadimem Bogdanowem. Ruszył bardzo odważnie Slajters między pierwszego a drugiego. Był faulowany przy rzucie. Wadim Bartłomiej Tomczak. To jest chyba najważniejsza rzecz dla gości. Tutaj trzeba zacząć odrabiać straty, nie zostawiać tego na ostatnie minuty. I takie akcje, kiedy zawodnik jest faulowany, kiedy zarobi rzut karny, trzeba zamienić na bramkę. I tak też czynią Zabrzanie, 18-14. Aleksandr Baczko, no dzisiaj zbierający pochwały, ale rzeczywiście jest za co chwalić się białoruskiego rozgrywającego. Rafał Przybylski na prawym, Paweł Podsiadło na lewym rozegraniu, Łukasz Rogulski na kole. Czy takie ustawienie z początku meczu drużyny z Puław? Przybylski teraz dograna piłka, jeszcze był tam faulowany zawodnik Azotów Puławy, zatem piłka dla gospodarzy. Ale mam wrażenie, że teraz niepotrzebnie utrudniał sobie rozegranie Rafał Przybylski. Był w powietrzu, był w nabiegu. Na 8 metrze powinien oddać rzut, a to zagranie takie za plecami do Rogulskiego, ono było już z góry skazane na niepowodzenie. A tym dużo szczęścia teraz mieli puławianie, że nie stracili piłki. Tym bardziej, że to jest przecież zawodnik, który też potrafi świetnie rzucić i z drugiej linii, z bliska. To jest tak jak mówiliśmy w pierwszej części meczu, zawodnik, który nie ma specjalnych problemów z rzutem. Teraz problem z rozegraniem, nie sięgnął Paweł Podsiadło, no i Zabrzanie. Oni zaczynają drugą część spotkania z Jakubem Skrzyniarzem w bramce. Wadim Bogdanow. Świetnie, po raz kolejny bramkarz Azotów w tym meczu. Baczko do Przybylskiego, Podsiadło, aktywnie Slajters, jeszcze raz Baczko. Łukasz Rogulski był w tej sytuacji faulowany. Przerywa teraz grę arbiter tego spotkania. Przypomnę, że to spotkanie prowadzą sędziowie z Tarnowa, panowie Andrzej Chrzan i Michał Janas. No nie miał szans teraz Łukasz Rogulski powalczyć o piłkę. I Gliński, i Tatarińcew bardzo blisko byli ustawieni obrotowego Azotów i przerwali tą akcję. Paweł Podsiadło znakomicie z drugiej linii, trochę zasłonięty Skrzyniarz tej akcji, poradził sobie Podsiadło. Teraz ruszył od razu Bartłomiej Tomczak, trochę chaotycznie faulowany zawodnik Górnika. Jakub Skrzyniarz, który zmienił Martina Galije w bramce Górnika, zrobił w tej akcji to, co powinien zrobić. Poszedł tam, gdzie w swoją stronę, drugą część bramki powinien trzymać blok. Widzimy, blok nie spełnił swojego zadania, stąd widzieliśmy idealnie, że bramkarz interweniuje w prawą stronę, piłka w lewo. Mówi się, że rzut idealny. Rafał Gliński, Szymon Sićko, Izo Slajters. Trójka rozgrywający Górnika Zabrze, Sićko do Glińskiego. Teraz zagranie do Bisa, Wadim Bogdanow. No można tutaj... Kontynuuje dobrą pasę Bogdanow. Kolejna jego świetna interwencja. To jest druga
taka stuprocentowa sytuacja Zabrzan w tej części spotkania, której, z której nie potrafią zdobyć bramki. Szósty rok w Azotach Puławy Wadima Bogdanowa, uczestnika Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. On grał w przeszłości w Czechowskich Miedwiediach i w Dynamie Mińsk, no ale oczywiście od, tak jak wspomniałem, 6 lat tutaj w Puławach i z reguły w bardzo dobrej formie, niezwykle solidny zawodnik, jakość, klasa, doświadczenie, no i dzisiaj rzeczywiście znakomity mecz Bogdanowa. Sićko atakowany przez Serokę, Gliński, rozegranie do Slajtersa. Slajters, no on też, jak wyjdzie w powietrze, to potrafi kończyć w taki właśnie sposób. No takie akcje Holendra mogą się naprawdę podobać. Bardzo dynamicznie do środka, dystans do obrońcy. Nie zdążył Paweł Podsiadło wyjść do rzucającego zawodnika. Widzieliśmy, jak precyzyjnie potrafi Izo Slajters zrzucić z 9 metra. Nie było możliwości teraz zagrania do skrzydłowego, bo tam zabiegał do środka Mateusz Seroka, stąd też wstrzymanie tej akcji przez zawodników z Puław. Przybylski, Podsiadło, Baczko, indywidualnie teraz Aleksander Baczko faulowany. Ale widać, że wyciągnęli wnioski po pierwszej połowie zawodnicy Górnika. Wiedzą już, jak neutralizować te dynamiczne ataki środkowego rozgrywającego Azotów. Baczko w pierwszej części naprawdę rządził i dzielił, związał dwóch z zawodników w defensywie, puścił piłkę dalej, wypracował kilka naprawdę bramkowych sytuacji. Teraz jego poczynania są zdecydowanie trudniejsze. Stracili 18 bramek w pierwszej części meczu. No to się pewnie nie może powtórzyć, tak przynajmniej powinno to wyglądać z punktu widzenia drużyny Górnika Zabrze, jeśli chodzi o drugą część meczu. Baczko doskonale teraz do Jarosiewicza i zatrzymany Piotr Jarosiewicz przez skrzyniarz. Znów dobre dogranie do skrzydła, no zabrakło tylko tej kropki nad i w tym ataku i zdobycia bramki przez Jarosiewicza. Tak, a miał Piotr teraz naprawdę bardzo dobrą sytuację. Będzie, na zdobycie bramki. Będzie wykluczenie za tę akcję w obronie Rafała Przybylskiego. Przeprosił teraz Szymona Sićko. To jest, zdaje się, druga kara w tym meczu, dwuminutowa dla Rafała Przybylskiego. No, przegrał teraz bardzo wyraźnie ten pojedynek gry 1-1 z Szymonem Sićko, Rafał Przybylski. No i osłabia swój zespół na 2 minuty. Jest i chyba teraz idealna sytuacja dla Zabrzan, aby podreperować ten stan na tablicy wyników. Jest minus 4, tak patrząc oczywiście z punktu widzenia Zabrzan, czas odrabiać straty. Kondratiuk! Doskonałe, dynamiczne wejście, była luka w defensywie, no bo i mniej obrońców, więc mieli tam problem puławianie. A Kondratiuk o tym, że potrafi znakomicie rzucać, to wiemy nie od dziś. Starał się tam jeszcze Łukasz Rogulski zamknąć tą przestrzeń rozgrywającemu, ale był odrobinę spóźniony. Mamy 16 trafienie dla podopiecznych Marcina Lijewskiego. 16 trafienie, mamy też pustą bramkę oczywiście w zespole Azotów Puławy i Michała Szybę na prawym rozegraniu w drużynie z Puław. Baczko, Szyba, pilnowany teraz Podsiadło indywidualnie przez Buszkowa, jeszcze raz Podsiadło, no i nie był to dobry teraz rzut, nie było to dobre zagranie i tracą bramkę zawodnicy z Puław. Było 18-13, jest 19-17. No i pierwsze minuty w wykonaniu gości chyba idealnie rozpoczęli Górnicy. Odrobili część strat, no i to tam nam zapowiada się tylko coraz więcej emocji w hali, w Puławach. Zastanawialiśmy się, Michał, jak Azoty wytrzymają ten mecz. No, kolejny błąd Pawła Podsiadło, to jest już drugi z rzędu błąd taki doświadczonego, rozgrywającego Azotów. 18 bramka Górnika Zabrze. No i myślę, że Michał Skórski za chwilę weźmie czas, by porozmawiać trochę ze swoimi zawodnikami, bo rzeczywiście ta sytuacja zrobiła się znowu niepokojąca. Tak nie można tracić piłki, to jest dopiero 7 minut gry w drugiej części meczu i no tak
tak źle drużyna Azotów Puławy jeszcze w tym meczu nie wyglądała jak na początku. Jak to się może zmienić po kilkunastu minutach przerwy, to możemy obserwować. Pierwsza połowa w wykonaniu gospodarzy naprawdę perfekcyjna. Zerowa, tak jest. A druga niestety rozpoczęła się bardzo nieudanie. Dobra, zostawiamy normalne granie. Puszczę piłkę, jest 4 sekundy, tylko kariesz. Ej! Bo zaczęliśmy grać na stojąco. I tu. Dawaj, jedziemy. Dawaj. Dopóki jest przewaga, jest kciuku, no to Szymon wchodzi z powrotem. Super, spokojnie. No myślę, że ten czas był potrzebny drużynie Azotów Puławy, chociażby po to, żeby właśnie trochę podziałał tutaj i ten głos trenera Michała Skórskiego na zawodników. Jest źle, trzeba się obudzić, gramy na stojąco, no bo rzeczywiście tutaj nikt rzeczywistości nie zakłamuje. Tak było, Dawid Dawydzik teraz w drużynie Azotów Puławy na boisku, zostaje Baczko, Łyżwa i Podsiadło. Natomiast no oczywiście Azoty, które w pierwszej części meczu imponowały tym sposobem rozegrania, pomysłowością, nawet pewną fantazją w rozegraniu tych akcji. Teraz kolejny błąd Pawła Podsiadły. Faul ofensywny. Gliński. Slajters. O, uwierzyli teraz Zabrzanie, że to jest mecz, który jeszcze można wygrać, i Szymon Sićko doprowadza do wyrównania. Ile? 7 minut, 34 sekundy. Tyle czasu potrzebowali Zabrzanie, by odrobić 5 bramek różnicy w starciu w Puławach. To tylko pokazuje, jaki potencjał sportowy tkwi w zawodnikach Górnika. Potrzebowali naprawdę bardzo mało czasu, zniwelowali wszystkie straty, mamy już remis. No i są na fali zdecydowanie goście. Wraca do gry Antoni Łangowski, ten, który najwięcej bramek rzucił w pierwszej części meczu dla drużyny Azotów. 5 trafień Łangowskiego, teraz znowu nie najlepsze rozegranie Puławian. Gubią się trochę w tym rozegraniu, za dużo niedokładności. No i szczęściem było to, że faulowany teraz rozgrywający Azotów przy tym zagraniu. Dawid Dawydzik zaczyna grę. Puławian 19 do 19. No, jeśli ktoś sobie zrobił trochę dłuższą przerwę, to może mieć teraz problem z odczytaniem tego rezultatu. Dawid Dawydzik będzie. Jak niesamowicie tak trudno pilnować obrotowego Azotów. To możemy popatrzeć w tej sytuacji. Wydawałoby się, że Bartek Bis obszedł Dawydzika, że ta piłka nie dotrze do obrotowego Azotów, a jednak wywalczył w tej całej sytuacji Dawid Dawydzik. Dwuminutowe wykluczenie. No i trochę łatwiej powinno się teraz grać Puławianom z przewagą jednego zawodnika. Oczywiście w tych akcjach ofensywnych Michał Szyba do Łangowskiego, Baczko. Łangowski, jeszcze raz Baczko, ale znowu dobrze, aktywnie w obronie teraz Górnik. Łangowski, Łangowski w swoim stylu, 6. bramka Łangowskiego w tym meczu. Chociaż ta akcja wyglądała, jakby Azoty nie za bardzo wiedziały, jak rozegrać grę w przewadze, to mając Antoniego Łangowskiego w takiej dyspozycji, kiedy pozwala mu się podejść na 8 metr, wybić się pionowo i praktycznie obrona ogranicza się tylko i wyłącznie do grania blokiem, no to widzimy, jak to się kończy. Dopiero druga bramka Azotów Puławy w drugiej części spotkania. No być może Łangowski, to jest takie antidotum trochę teraz trenera Michała Skórskiego na te wszelkiego rodzaju problemy, które jego zespół ma w drugiej części meczu. Slajters! Piłka na rękach Bogdanowa, ale wpada do bramki. Holender też. Niesamowita moc rzutu. Łangowski, Baczko, Baczko, Szyba. Jeszcze raz Baczko, Łangowski, Jarosiewicz, ale przesunęli się tu bardzo dobrze w obronie teraz zawodnicy Górnika. Baczko, Szyba. No, znów nie kończą tego ataku rzutem. Dawydzik i Skrzyniarz. Świetna obrona teraz Jakuba Skrzyniarza. Z dobrej strony pokazuje się bramkarz Górnika w drugiej części meczu. Fantastycznie teraz zachował się Jakub w bramce, ale też równie dobre było to podanie Antka Łangowskiego do Dawydzika za plecami obrońców. No ale zabrakło tej kropki nad i, czyli trafienia. Znów czas zatrzymany, jakiś problem ma teraz Mateusz Seroka.
mocno trafiony gdzieś tam w klatkę piersiową teraz Roka. Szyba! Faulowany Michał Szyba wywalczył rzut karny dla swojego zespołu. Ale rozkręca nam się Jakub Skrzyniarz w bramce. Przy tym rzucie Michała Szyby też piłka nie wpada do bramki. Coraz lepiej tam czuje się zmiennik Martina Galii. Wojciech Gumiński, on też potrafi rzucać z 7 metrów. To jest to zawodnik, który właśnie czasem rzadko wchodzi na boisko, ale wchodzi po to, by bardzo regularnie, kiedy tak jest wskazany 7 metr. Wojciech Gumiński, bardzo dobry rzut teraz byłego gracza KPR-u legionowo, byłego reprezentanta Polski zresztą, w przeszłości też zawodnik Zagłębia Lubin. Warto dodać, że tutaj w Azotach Puławy Wojciech Gumiński zdobył swoją 1000. bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. A to już oczywiście jakiś czas temu miało miejsce. Teraz Siczko! Zadrżała poprzeczka. Ruszył Mateusz Seroka. Paweł Podsiadło. Szansa teraz Puławian na kontratak, ale dobrze. Zorganizowali się w defensywie zawodnicy Górnika. Dobrze zatrzymany Podsiadło. Bardzo dobry powrót teraz zawodników trenera Marcina Lijewskiego. Tak, bo przecież Azoty chciały tutaj bardzo szybko zagrać kontratak w drugie tempo. I tak jak powiedziałeś, świetny powrót. W odpowiednim momencie przerwana akcja rywala po to, aby nie mieli szansy zawodnicy Azotów kontynuować dobrze zapowiadającego się ataku. Paczko, Łangowski i Szyba na prawym rozegraniu. Antoni Łangowski, Aleksander Paczko teraz wpadł na Slajtersa. Dobrze Holender wziął sobie do serca te rady Marcina Lijewskiego jeszcze z pierwszej części meczu, jak należy zatrzymywać Białorusina. Tak, zdecydowanie po prostu ta defensywa Zabrzan zaczęła grać bardziej mobilnie. Jest dużo więcej ruchu, jest asekuracja. Stąd też druga linia Azotów ma znacznie większy problem, jeżeli chodzi o dojście do pozycji, takiej czystej pozycji rzutowej. Znów doskonała interwencja Jakuba Skrzyniarza przy rzucie Antoniego Łangowskiego, ale piłka wciąż u zawodników Azotów. 43. minuta meczu w Puławach. Proszę popatrzeć na ostatnią akcję. Tutaj był faulowany Dawid Dawidzik. No są na tym meczu także fani Górnika Zabrze. Mecz bardzo wyrównany w drugiej części meczu, to znaczy w drugiej części meczu z przewagą Górnika Zabrze, ale biorąc pod uwagę to, co oglądaliśmy w pierwszej połowie, no to rzeczywiście teraz szansa na wyrównanie Buszkowa. Buszkow! Pewnie trafia skrzydłowy Górnika Zabrze i jest po 21. O takich sytuacji Buszkow się nie myli. Mógł spokojnie zbiec sobie do środka, ustawić Bogdanowa w bramce i, co ważne dla Górników, skutecznie zakończyć kontrę. Bartosz Kowalczyk na środku rozegrania grał przez krótki czas w pierwszej części spotkania. No to nie było zbyt udane wejście. Może w drugiej części meczu Bartosz Kowalczyk trochę lepiej spisze się. Rzut Michała Szyby nad bramką. No i teraz Zabrzanie przed szansą objęcia prowadzenia w tym meczu. Slajters, Buszkow, Bogdanow. Nie dał się nabrać teraz na tę wkrętkę Buszkowa. Ale było bardzo gorąco pod bramką Puławian. Bartosz Kowalczyk, no właśnie, wywołałem go trochę do tablicy, bo to jest przecież zawodnik, który potrafi rzucać, który potrafi rozgrywać. No nie ma za dużo tego doświadczenia. Spisywał się bardzo dobrze w Mielcu. Od 5 lat jest tutaj w Puławach. Młodzieżowy reprezentant Polski, no i taki zawodnik, na którego dobrą formę też w Puławach czekają. No czekają, liczą przede wszystkim też w kwestii przyszłości, bo tak jak wspomniałeś, młody, perspektywiczny zawodnik, który zdobył sporo ogrania, jeżeli chodzi o ten jego epizod jednosezonowy w zespole z Mielca. No ale tutaj w Azotach oczekuje się zdecydowanie więcej. Oczywiście, to są inne troszeczkę wymagania. Jest zupełnie inna weryfikacja umiejętności. Inne oczekiwania, inne cele. No a gra w takim zespole jest też możliwością wybicia się, też jest szansą pewną dla Bartosza Kowalczyka. Teraz Bis, dobrze zatrzymywany przez Dawidzika i Podsiadłe. Tak, doskonali, teraz zamknęli praktycznie jakikolwiek pole manewru obrotowemu.
obrońcy Azotów. Po raz kolejny no Dawidzik stanowi niesamowitą siłę, jeżeli chodzi o próbę odwrócenia się, kiedy Dawid asekuruje, ale dołączył podsiadło, dołączył jeszcze Antek Łangowski. W tym momencie Bartek Bis mógł tylko już podejść do 9 metra i rozpocząć wszystko rzutem wolnym. Wspominał Mariusz Jurasik, mówił o tym też Marcin Lijewski, trener Górnika Zabrze. No, jest problem, jeśli chodzi o pozycję obrotowego w drużynie Górnika Zabrze. Tych obowiązków Bartłomiej Bis ma dużo, dużo więcej. O czas prosi trener Marcin Lijewski. Przystanie 22-21 dla Azotów i to jest już prawie kwadrans gry w drugiej części spotkania, więc no znów taki moment, w którym trzeba swojemu zespołowi przekazać wskazówki po świetnym początku. Teraz no, coś jakby się zatrzymało, Azoty też zaczęły grać nieco inaczej. To mówię po niemiecku, Kiso, du fängst an hier, in der Mitte. Also, kołowy tutaj. Drugie jest kleine Kreuzung für Kciuku. Dwa. Kciuku, Kciuku, idziesz tutaj na trzeciego, robisz zasłonę. W to idzie Szymon, musi rzucać. Cztery. Jeszcze jedno jest podanie. Uciekasz, Kciuku. Szymon, albo rzucasz, albo wchodzisz tu. Du, wenn du kommst, das ist letzte pass. Da musst du do mnie by było piątka. Okay? Jak jest bramka, to super. Kciuku, uważaj na tą zasłonę, bo przybyla kurwa trochę symuluje. Dawaj, dawaj, nie ma przybyla. Bum! No taki drobny językowy kamuflaż ze strony trenera Marcina Lijewskiego, ale nie znamy takie numery, panie Michale, prawda? Ten kleiny Kreuzung tam niestraszny. No ale chodziło przede wszystkim o to, żeby Izo Sliders wiedział precyzyjnie, co jest tak zaplanowane. Jest sygnalizacja gry pasywnej, tylko kilka podań pozostało do wykończenia akcji. Będzie rzut karny, no więc w końcu Bartłomiej Bis się tam przepchał między zawodnikami Azotów Puławy i wywalczył ten rzut z 7 metrów dla swojego zespołu. A wszystko dlatego, że byli przygotowani defensorzy, że kończącym akcję zespołu będzie Szymon Siczko, który nabiegał w kierunku bramki, który z tej odległości, czyli z 9-10 metra już kilka bramek zdobył. I to kluczowe podanie do Bartka Bisa pozwoliło zapracować na rzut karny. Walentyn Koszowy wszedł do bramki, ale tylko po to, żeby no, wyciągnąć piłkę z siatki. 22-22. Nie udało się tutaj ukraińskiemu bramkarzowi obronić tego rzutu Bartłomieja Tomczaka. Sprytnie, technicznie, inteligentnie bramka, która daje remis Zabrzanom. Kowalczyk. Łangowski blisko, teraz tam stara się być Izo Sliders Łangowskiego. Teraz podanie do Dawidzika, był faulowany obrotowy Azotów Puławy, nie zdołał tej piłki złapać. No też zdają sobie sprawę bez wątpienia zawodnicy Górnika, że siłą Azotów w dużej mierze też są te akcje z dograniem do obrotowego. Wspominałeś, Michał, o tej liczbie zdobywanych bramek przez obrotowych drużyny Azotów. To świadczy o tym, że ten element funkcjonuje i być może w takich momentach kryzysowych no, trzeba sięgać po to, co sprawdzone i co z reguły przynosi efekt. Kowalczyk zatrzymany przez Slidersa. Łangowski, ależ teraz pięknie, technicznie rzucił Antoni Łangowski. Zwiódł rywali i zdobywa 23 bramkę. Tak, i to w bardzo trudnej sytuacji, bo atakował 2 na 2 przy współpracy ze swoim obrotowym, ale było wyjście do rozgrywającego z piłką. Był faulowany Antek Łangowski i jeszcze w ostatnim momencie zmienił kierunek oddawanego rzutu, czym zaskoczył skrzyniarza. Jeśli ktoś sądził po pierwszej części meczu, że wynik tego spotkania będzie przesądzony, a końcówka przebiegać będzie w spokojnym rytmie i tempie, no to może czuć się nieco rozczarowany, bo wszystko na to wskazuje, że do końca będą tutaj niesamowite emocje, ale to dobrze dla samego widowiska, że będziemy czekali na to końcowe rozstrzygnięcie i wciąż nie wiadomo, kto okaże się zwycięzcą tego meczu. O, ależ teraz odpalił Szymon Siczko. Tak, to jest taka piękna odpowiedź na bramkę Antka Łangowskiego. Piotr Jarosiewicz, błyskawicznie Azoty. Bardzo szybko przeprowadzili teraz swoją akcję zawodnicy z Puław. Musi wracać teraz zespół z Puław. Buszkow popełnia błąd. Dał się tutaj wmanewrować ten faul ofensywny. Zdążyli Łangowski z Jarosiewiczem się ustawić. No i piłka dla Azotów. Ale jestem pod olbrzymim wrażeniem teraz sprintu, który po przekątnej całego boiska wykonał Piotrek Jarosiewicz. Przecież on zdobył przed chwilą bramkę. Był ostatni, miał najdłuższą drogę, aby powrócić do obrony, a wracał po przekątnej i jeszcze zdążył wesprzeć tutaj Antka Łangowskiego w obronie i wspólnie wywalczyli faul w ataku. Kapitalne
Taka determinacja tego chłopaka. Czego jak czego, o szybkości to Piotrowi Jarosiewiczowi nigdy nie brakowało, ale właśnie cieszę się, że użyłeś tego słowa, bo determinacja jest czasem kluczem w odnoszeniu sukcesów w sporcie. Jeśli o Piotr Jarosiewicz z taką determinacją, jak w tej akcji, będzie podchodził do całej swojej kariery sportowej, no to ma szansę na to, by jeszcze w naszej piłce ręcznej zaistnieć bardzo mocno, także tej na szczeblu reprezentacyjnym. Dwie minuty kary dla zawodnika Górnika Zabrze. Kondratiuk, tak, opuszcza boisko. To jest 48 minuta, jak Państwo widzą. Jedna bramka przewagi Azotów, ważny moment. No i szansa dla gospodarzy. No i musiało się tak skończyć. Mocno popracował Łukasz Rogulski, dobrze trzymał zasłonę i przy tym próbie do grania był ewidentnie ciągnięty za koszulkę. Ale ciężko gra się Azotom w drugiej części meczu. Zdecydowanie poprawiła się organizacja gry w obronie Górnika Zabrze. To przynosi efekt teraz Kowalczyk, ale za późno do Rogulskiego. Już tam miał na plecach Bartłomieja Bisa. Łukasz Rogulski nie był w stanie z tej akcji zbyt wiele wycisnąć. Kowalczyk, błąd kroków w tej sytuacji rozgrywającego Azotów Puławy. Piłka dla Górnika. No chcielibyśmy powiedzieć, że wykorzystuje Kowalczyk te minuty spędzane na boisku, ale gra tak naprawdę mocno w kratkę. O ile dobre, kilka dobrych akcji jednak przeplatało się z takimi dość szkolnymi błędami, bo były i błędy w kroków, i faul w ataku, i niedokładne podania. Łukasz Gogola w zespole Górnika Zabrze z numerem 20. Walczy znowu Jarosiewicz ze Slajtersem. Sićko. Slajters. Slajters! No i teraz znowu machnął tylko ręką Wadim Bogdanow, ale nie był w stanie piłki zatrzymać. Znów jak w ławach jest remis. Przeszła ponad blokiem. Skakał Rogulski. Skakał podsiadło, a pomimo to rzut Holendra bardzo precyzyjny. No ale czasem pilnował zadaje krótkiego rogu Bogdanow, bo tam powinien być, no ale Holender tutaj wykazał się dobrym rzutem technicznym. Czasem zadajemy sobie takie pytanie, Michał, że mimo bloku piłka gdzieś tam przelatuje obok rąk obrońców. Szyba, Kowalczyk. Antoni Łangowski, dogranie do Seroki, Jakub Skrzynia. Świetna teraz obrona bramkarza Górnika. No dają dzisiaj bramkarze naprawdę dużo swoim drużynom, bo i Bogdanow, wcześniej Galija, teraz Jakub Skrzynia w tej drugiej połowie, odkąd się pojawił, notuje, to jest chyba czwarta czy piąta jego naprawdę bardzo dobra interwencja. No i zaczynała się taka sekwencja gry Azotów Puławy przy jednobramkowej przewadze i przy wykluczeniu dwuminutowym dla zawodnika Górnika. Teraz jest już remis drużyny w komplecie i piłkę ma Górnik. I po 20 minutach drugiej części spotkania tylko 6 bramek zdobyli gospodarze przy 18 w ciągu pierwszej części meczu. To pokazuje, co znaczy dobra defensywa. A Izo Slajters zaczyna swój koncert. Kolejny rzut, znowu był blok i nic to nie dało. Jest 25. bramka. Rafał Przybylski. Szybko odpowiadają teraz zawodnicy Azotów i w taki bezkompromisowy sposób, tak jak często grali w pierwszej części meczu, nie kalkulując prostymi środkami, i tak teraz zdobywają tę wyrównującą bramkę. Niesamowicie układa nam się to druga część spotkania. Cios za cios, akcja za akcję. W ciągu niespełna kilkunastu sekund dwaj leworęczni zawodnicy pokazali, co znaczy umiejętność zdobywania bramki na kontakcie z obrońcą. Izo Slajters, Kondratiuk, no, przesuwają się tutaj w obronie, stawia teraz na doświadczenie Michał Skórski, Tomczak! Spóźnił się trochę Łukasz Rogulski, stąd też skrzydłowy Górnika Zabrze ze środka zdobywa 26. bramkę dla Górnika. A pierwszy spóźnił się Mateusz Seroka, który troszkę zaspał przy tym wbiegu Tomczaka na pozycję drugiego obrotowego. Ta informacja o wbiegu poszła za późno, nie zdążyli zareagować defensorzy. Nie ma czasu na drzemkę. Tu się trzeba budzić, bo to są decydujące fragmenty tego spotkania. Azoty mają na szczęście Antoniego Łangowskiego. A jakim rzutem dysponuje Łangowski, to jest, to widzieli Państwo przed momentem. 8. bramka.
A, no dzisiaj naprawdę odpala przepiękne bomby Antek Łangowski. I za każdym razem troszkę inaczej. Czasem z lewego rozegrania, ze środka. Teraz nawet przekraczając oś boiska, rzucając prawie z prawej połówki. Widać, że w gazie jest, kolokwialnie mówiąc, rozgrywający Azotów. No na pewno sporo dało Łangowskiemu też przybycie Aleksandra Baczki. Jest trochę odciążony od pewnych obowiązków. Ma możliwość odpoczynku w trakcie spotkania. Jest bardzo ważnym zawodnikiem, no ale jak się gra niemal przez pełne 60 minut, to czasem ciężko jakoś. Natomiast uwaga, Zabrzanie! Kapitalne było to rozegranie i piękna bramka zdobyta teraz przez Aleksandra Tatarincewa. A no nic dodać, nic ując. Wzorowa akcja, pokazywać atak wiążący, dynamiczny atak i potem wyjście w górę i dogranie do obrotu. Jedna bramka przewagi gości w tym meczu. Cały czas zachowuje duży spokój Marcin Lijewski, ale cały czas te wskazówki trenera Zabrzan przynoszą efekty. Musiał dokonać szybkiej analizy tej pierwszej części meczu, ale najważniejsze z punktu widzenia jego zespołu jest to, że sami zawodnicy wyciągnęli te wnioski i w drugiej połowie grają zupełnie inaczej. Kowalczyk, Rafał Przybylski i znowu Jakub Skrzyniarz spisuje się teraz znakomicie przy tym rzucie. Inna sprawa, że chyba ta piłka trochę została zaamortyzowana przez graczy bloku, bo tutaj sobie dość łatwo poradził z tym rzutem. Ale nie jest rzeczą prostą rzucać nad takim wysokim blokiem. Był Tatarincew, był Sićko, takich dwumetrowców, jak skoczy do góry, to naprawdę trudno rzucić nad blokiem. I szukał teraz Przybylski takiego rzutu z pominięciem bloku i na to też czekał Jakub Skrzyniarz. Nie odbieramy oczywiście umiejętności Jakubowi, ale blok tutaj był naprawdę bardzo dobrze postawiony. Zmiana w bramce Azotów Puławy, jest Walentin Koszowy, ale tym razem Szymon Sićko też pięknie rzuca, piłka odbija się jeszcze od słupka. No i robi się nieciekawie z punktu widzenia drużyny z Puław, bo to są już dwie bramki przewagi Górnika Zabrze w tym meczu. A myślę, że to spotkanie, które no można było określić takim meczem o trzecie miejsce po rundzie zasadniczej, ale w zasadzie no tak czysto w teoretycznych jakby kategoriach, ale w tym spotkaniu Górnik zaczyna zyskiwać przewagę, Górnik zaczyna zyskiwać spokój, ma ogromne wsparcie ze strony Jakuba Skrzyniarza, ale dużym uproszczeniem byłoby opowiadanie o tym, że to tylko Skrzyniarz zasługuje na słowa uznania, bo cała drużyna Górnika Zabrze w obronie w drugiej połowie spisuje się znakomicie. A ja to podsumuję wynikiem drugiej połowy, 15-8, tak? Tak jest, dla Górnika. Wynik dla Górnika, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe drugiej części spotkania, i to ewidentnie pokazuje, z jakiej dalekiej podróży wrócili podopieczni Marcina Lijewskiego, jak poustawiali sobie w głowie na nowo cały schemat rozegrania tego meczu, no i jak dobrze to realizują, przynajmniej do tego momentu. No ale do końca spotkania jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, 5,5 minuty do końca, proszę Państwa, meczu 23. serii PGNiG Superligi w Puławach, Azoty, Górnik Zabrze. No i teraz bardzo ważna akcja Azotów Puławy, Przybylski, mają problem teraz zawodnicy z Puław. Przeciskał się tam przez defensorów Górnika, teraz Rafał Przybylski, nie udało się tego zrobić. Czekamy na finał tej akcji, Kowalczyk. Przybylski, wysoko teraz Bis, Dawidzik, będzie rzut karny, bramka nieuznana, a więc nie ma kontaktowej bramki, jeszcze trzeba się chwilę z tym wstrzymać, proszę popatrzeć, o właśnie, tutaj był przytrzymywany przez gogolę obrotowy Azotów. Tak, podyktowany rzut karny to jedno, oczywiście w kontekście tak z mozołem budowanego ataku pozycyjnego, to oczywiście trzeba na to zapracować, najmocniej napracował się Dawidzik, ale że wskazanie rzutu karnego to jeszcze nie bramka, musi Wojtek Gumiński z dużym spokojem teraz podejść do tej sytuacji. A ma naprzeciwko Jakuba Skrzyniarza, który broni znakomicie w drugiej części meczu, ale tu prosty, dobry rzut Wojciecha Gumińskiego. ...27-28. Kto lepiej wytrzyma końcówkę tego meczu? Komu... Tak, i tempo grania, i ta ilość walki, którą dzisiaj obserwujemy, to na pewno możemy sobie tylko wyobrazić w 56. minucie.
to nie tylko chłodna głowa, ale to już jest zmęczenie, to już są trudy tego meczu odczuwane przez wszystkich zawodników. No i w takim momencie to są te najciekawsze fragmenty. Kto na spokojnie, kto zachowa więcej precyzji? No teraz dobrze zatrzymywał Przybylski, ale będzie chyba wykluczenie, tak mi się wydaje. Tak jest. No i te zapasy w wykonaniu Przybylskiego były w końcowej fazie zupełnie niepotrzebne. No wydaje mi się, że to jest trzecie wykluczenie dwuminutowe. Tak, bo Przybylski w tym momencie zakończy udział w dzisiejszym spotkaniu. Z gradacji kar oczywiście trzecia kara, to jest z gradacji kar trzecia czerwona kartka. Do końca. Ale myślę, że to nie jest jakimś największą karą dla drużyny Azotów. To, że Rafał Przybylski teraz będzie musiał już zejść z boiska i więcej nie wróci, ale teraz najbliższe dwie minuty będą musieli gospodarze grać w osłabieniu, a to przecież oni mają stratę już jedną bramkową. Kto wie, jeżeli Górnicy teraz wykorzystają tą sytuację, mogą przewagę powiększyć do dwóch bramek. Ale tracą teraz piłkę no w sposób wręcz nieprawdopodobny. Zawodnicy Górnika Zabrze nieprawdopodobny, ale w takim no trochę innym spojrzeniu, bo rzeczywiście tutaj bardzo łatwo oddali piłkę Puławian. A mieli kilka błędów w drugiej części meczu gospodarze, kilka takich prostych, zgubionych piłek. Teraz zrewanżowali się jakby zawodnicy Górnika. Michał Szyba do Łangowskiego, no będą szukać Łangowskiego. Dawidzik i będzie też rzut karny dla Azotów Puławy. Czy będzie wykluczenie? Nie, nie będzie wykluczenia w tej sytuacji. No chociaż domagali się tego i sympatycy, jak i sam Dawid Dawidzik, kary dwuminutowej dla Krzyśka Łyżwy. Ale z dużym spokojem sędziowie podeszli do całej sytuacji. Poprosili o kosmetykę podłoża, karny kolejny. No i Wojtek Gumiński, bardzo ważny moment tego spotkania. Bezbłędny w drugiej części meczu, czy podtrzyma tę pasę Gumiński? Tak jest, bardzo pewnie, bardzo spokojnie. To też jest ważne, to też wcale nie jest takie łatwe. Wejście z ławki i rzut 7 metrów, kiedy praktycznie nie przebywa na boisku Wojciech Gumiński. Oczywiście, poza tym każdemu udzielają się emocje tego meczu. A widzimy, z jakim dużym spokojem Wojtek. Jeden krótki przyruch ręką, obserwuje, co robi bramkarz i zdobywa bramkę. Dobrze teraz zatrzymany przez obrońców Azotów Buszkow. No muszą pracować w defensywie. Jeszcze 44 sekundy pozostały do końca kary zawodnika Azotów, na zawodnika, który już na boisku nie wróci, bo wiemy, że Rafał Przybylski dostał z gradacji kar czerwoną kartkę, no ale oczywiście zastąpi go inny zawodnik Azotów. Niecałe 3 minuty do końca, 28-28. Przypominam Państwu, poprzedni mecz tu w Puławach między tymi zespołami skończył się wynikiem 29-29. A historia podobno lubi się powtarzać, więc niewykluczone, że i dziś może do takiego wyniku dojść, co oczywiście oznaczałoby dodatkowe emocje w postaci rzutów karnych. Te rzuty karne w zeszłym roku wygrała drużyna z Zabrza. No ale to jest oczywiście trochę takie fantazjowanie z mojej strony. Patrzmy na to, co dzieje się na boisku. A Zabrzanie mają piłkę. Łyżwa, Gogola, Sićko. Bis jest oczywiście na kole. Szymon Sićko, poprzeczka teraz ratuje Puławian, ale nikt nie zdołał z puławskich zawodników przejąć piłki, więc kolejna szansa na akcję bramkową dla Górnika. Sićko, Łyżwa. No i teraz umieszcza piłkę w bramce Krystian Bondzior. No ale obie chyba akcje mogą się bardzo podobać w wykonaniu Górnika, bo pierwsza ta niesamowita bomba Szymona Sićki nie spowodowała, że piłkę przyjęli gospodarze, a potem ponowienie ataku i to zejście do środka Krystiana Bondziora było bardzo dobre. Pusta bramka Azotów. Jest na środku rozegrania Kowalczyk, jest Łangowski i
i Michał Szyba. Szyba indywidualnie, pięknie teraz Michał Szyba tę akcję kończy. No w końcu, w taki sposób, w jaki potrafi to robić. Ma niesamowity rzut, ma też taką umiejętność uwalniania się spod opieki rywali. Michał Szyba i teraz tę swoją umiejętność wykorzysta. Tak, w końcu można powiedzieć, zaatakował na zewnątrz, a nie do środka i on ma tak zakodowany, fajny ruch zejścia do środka, a potem nawet z odchylenia, z bardzo trudnej pozycji, rzut po długim rogu. Widzieliśmy Jakub Skrzyniarz zaskoczony taką sytuacją. Mamy remis, o którym wspominałeś, 29-29, ale mam przeczucie, że jeszcze jakieś brameczki tutaj zobaczymy. Tak jest, tym bardziej, że sporo czasu do zakończenia tego meczu. Ponad półtorej minuty do końca, proszę Państwa, meczu w Puławach, meczu bardzo emocjonującego, ciekawego, widowiskowego, z kilkoma wyróżniającymi się bez wątpienia postaciami. Zobaczymy, kto w tej końcówce wykaże się większą nerwową odpornością, kto tutaj zadba o zdobycie trzech punktów. Sićko! Poprzeczka, piłka dla Azotów, bardzo ważny moment. No i tutaj Michał Skórski popatrzył teraz na tablicę. No jest Szyba, jest Kowalczyk, zostaje na ławce teraz Łukasz Rogulski, Paweł Podsiadło także pod grą. Poza grą, przepraszam, Antoni Łangowski, Dawid Dawydzik, niecała minuta już pozostała, Kowalczyk, Łangowski, no będą tutaj szukać rozwiązania tej akcji. Michał Szyba, Dawid Dawydzik, znowu faulowany, ale piłka dla Zabrzan. Ależ nam się tutaj szykują emocje. Czas zatrzymany. Chyba uznali sędziowie, że to był faul ofensywny Kowalczyka. Tak jest. Górnicy będą w posiadaniu piłki, a mieli wszystko w swoich rękach podopieczni Michała Skórskiego. Mieli czas, mieli miejsce, mieli własną halę, aby zbudować tutaj ten jeden dobry atak pozycyjny i wyjść na prowadzenie. No, dał się tutaj nabrać trochę Bartosz Kowalczyk w tej akcji. Jest Isosliders, jest Kondratiuk, jest Sićko. No, trzech zawodników, którzy potrafią niesamowicie rzucać, także z drugiej linii. Czasu coraz mniej, no czekają chyba Zabrzanie jeszcze, bo Marcin Lijewski prosi o czas. Gorąco, gorąco w hali w Puławach. Posłuchamy za chwilę trenera Górnika. Dobra, panowie, zmiana Kopara z Jasiem. Biso, znowu na środku. I znowu Iso, zaczynasz tutaj. Kciuku tutaj, Szymon tutaj. Jasiu tu. I teraz tak, znowu. Iso delikatnie. Ode mnie. Kciuku, zasłona na Szymona. Szymon, mocno. I w to wchodzi Iso. A ja idę 1-2. Wenn du nicht werfen kannst, und das Spiel ist lieber so. Spiel den Ball zum Kciuk. Kciuku idziesz albo 1-2, albo grasz do Jasia, albo w szutka. Panowie, jak się bawisz, to się bawisz. Maksymalnie przed końcem przyznamy. Ładnie. Gramy 10 sekund przed końcem. Bum! Wszystko rozrysowane, zaplanowane. Teraz to tylko i aż trzeba wykonać i zobaczymy, na jaką, tak jak wspominałeś, odpornością wykażą się teraz zawodnicy Górnika i Azotów. Kto w tym ostatnim praktycznie fragmencie meczu będzie tutaj górą? Jest Rogulski, jest Dawydzik, Podsiadło, Łangowski w obronie, do tego Seroka i Jarosiewicz. Zaczęli już Zabrzanie, Sliders, Kondratiuk, ostatnie sekundy tego meczu. Izo Sliders, Kondratiuk, no przedobrzyli trochę teraz zawodnicy z Zabrza. Koszowy czas zatrzymany teraz przez sędziów, bo czas poprosił Michał Skórski. No jak w NBA tu się dzieje, mamy kolejną przerwę. W każdym razie emocje niesamowite, ale powiem szczerze, Michał, że trochę mnie zaskoczył mimo wszystko Górnik sposobem wyboru akcji decydującej w meczu. Nie uważasz, że ta skala trudności była za duża? Pokazywał Marcin Lijewski pewne fragmenty rozwiązania. W pierwszej kolejności jest Szymon, potem jest Kondratiuk, a na końcu ewentualnie wrzutka. No, poszło do końca, bramki dla Górnika nie mamy. Zobaczymy teraz, czy Azoty są w stanie w ciągu 5 sekund
rzucić tą upragnioną zwycięską bramkę, a jak nie, to prosiłeś o wynik 29-29. Historia lubi się powtarzać i wtedy kolejne emocje, czyli rzuty karne. No właśnie, emocji nie brakuje w końcówce meczu Azoty Puławy Górnik Zabrze. Czy ten mecz skończy się po 60 minutach, czy też będzie jeszcze dodatkowa atrakcja dla kibiców, no bo tak zawsze trzeba rzuty karne traktować. W każdym razie, proszę Państwa, rozpoczyna się ten decydujący fragment meczu. On potrwa 5 sekund, a jeśli w tym czasie nikt nie zdobędzie bramki, no to poczekamy na rozstrzygnięcia i na rzuty karne z 7 metrów. Już przygotowują się zawodnicy z Puław. Piłkę będzie wznawiał do gry Walentin Koszowy, jest tam blisko Bartosz Kowalczyk, ale krycie właściwie indywidualne na całym boisku i uwaga, zaczynają teraz zawodnicy Azotów. Popędził Kowalczyk, Dawidzik, ależ broni skrzyniarz. Co to była za akcja? Co to były za emocje? No niech ta akcja będzie kwintesencją tego spotkania. Spotkania, które no, było jak dobry thriller. Zaczęło się od akcji, a skończyło się... No jeszcze nie wiemy, jak się skończy, bo będą rzuty karne, ale cóż to była za akcja? Można ją pokazywać no, w zasadzie w nieskończoność, podziwiając kapitalną obronę Jakuba Skrzyniarz. Interwencja meczu, panie Jakubie, czapki z głów za to, co zrobił bramkarz Górnika w tej ostatniej sekundzie, ale to, że Azoty znalazły sposób, dograły, doprowadziły do tak czystej sytuacji rzutowej w ciągu niespełna 5 sekund, to też wielkie słowa uznania, ale wszystko to nakrył czapką i przesłonił swoją wybitną wręcz interwencją Jakub Skrzyniarz. Jeżeli będziemy kiedyś szukali najlepszych interwencji w Superlidze, to myślę, że to jest jedna z takich, które trzeba będzie bardzo mocno wziąć pod uwagę. Nie pamiętam tego dokładnie, ale ten mecz sprzed roku, on odbywał się, zdaje się, 27 lutego, czyli tak mamy no, mniej więcej rok od tamtego momentu. Wtedy Górnik, tak jak wspomniałem, wygrał te rzuty karne. Azoty Puławy poza porażką z Orlenem Wisłą Płock, to na swoim boisku przegrały jeszcze z Gwardią Opole i ten mecz też kończył się karnymi. Tam też były niesamowite emocje w końcówce. No i w starciu z Górnikiem Zabrze też te emocje są. Wiadomo, że każdy z zespołów coś tam sobie dopisze do dorobku punktowego, no bo nawet w przypadku porażki po rzutach karnych ten jeden punkcik zostanie dołożony. Przypomnę Państwu, Górnik ma tych punktów w tej chwili 54, Azoty Puławy 46. No tak z punktu widzenia Azotów Puławy to te punkty też są o tyle ważne, że gdzieś tam z tyłu czai się jeszcze Gwardia Opole. Gwardia, z którą Azotom przyjdzie jeszcze zagrać w Opolu, więc teoretycznie ten wyścig o czwarte miejsce jeszcze się nie skończył. Natomiast no, drużyna Górnika Zabrze dzisiaj właściwie spokojnie pieczętuje, można powiedzieć, to swoje trzecie miejsce po rundzie zasadniczej w PGNiG Superlidze. Oczywiście teoretycznie jeszcze jest to możliwe, no ale trzeba pamiętać, że Górnik Zabrze będzie grał u siebie z Piotrkowianinem i Pogonią Szczecin, a na wyjeździe ze Stalą Mielec, więc jest w stanie wygrać każdy z tych meczów zespół z Zabrza. Jeśli chodzi o Azoty, to tu do Puław przyjedzie jeszcze mistrz Polski PGE Vive Kielce. Na to spotkanie zapraszamy Państwa 11 marca. No i przyjdzie jeszcze, tak jak wspomniałem, zagrać z Gwardią Opole na wyjeździe piłkarzom ręcznym Azotów Puławy. Zaczynamy, proszę Państwa, za chwilę konkurs rzutów karnych, który jest takim deserem do tego meczu, deserem, który o kibicom się chyba należy. Tak w porze akurat niedzielnego obiadu, to na deser proponujemy Państwu rzuty karne w meczu Azotów Puławy z Górnikiem Zabrze. Ale jak opłaca się powalczyć, naprawdę druga połowa w wykonaniu gości zdecydowanie lepsza. Odrobili pięciobramkową różnicę, nawet wyszli na dwubramkowe prowadzenie, potem mieliśmy te niesłychane emocje i tak jak powiedziałeś, to zwieńczenie rzutami karnymi to jest takie fajne podsumowanie tego meczu, że tutaj nie będzie naprawdę przegranych, tu każdy, te punkty zostaną podzielone, ale zobaczmy,
kto zdobędzie dwa, kto jeden. Łukasz Rogulski, piłka obok bramki Jakuba Skrzyniarza. Zatem dobrze zaczyna się dla Zabrzan ta seria rzutów karnych. Nie trafił w bramkę Rogulski. Bartłomiej Tomczak będzie, zdaje się, tym pierwszym rzucającym w drużynie Górnika Zabrze, a do bramki zmierza Walentin Koszowy. No on dzisiaj jeszcze tutaj nie pokazał pełni swoich możliwości. Może ten czas Ukraińca przyjdzie właśnie w serii rzutów karnych. Kondratiuk, pewnie to jest bardzo dobry rzut zawodnika Górnika Zabrze, Adrian Kondratiuk, i 1-0 dla Górnika. Wojciech Gumiński nie zawodził w meczu, a jak będzie teraz w tej serii rzutów karnych? Nie zawodził też Jakub Skrzyniarz i to on po raz drugi wchodzi do bramki. Bardzo dobry mecz Skrzyniarza. Gumiński pewnie, technicznie, spokojnie, tak jak w trakcie spotkania Wojciech Gumiński, tak i teraz Wadim Bogdanow zmierza do bramki. No on miał dzisiaj swoje piękne chwile w tym meczu, a rzucać będzie Isoslajters. 1-1 w tej chwili, no ale oczywiście Górnik musi skończyć drugą serię rzutów. Slajters, bardzo pewnie, druga bramka Górnik. Doskonale Isoslajters, wykonany rzut karny. Odchylenie w prawo, rzut w lewo. Lepiej się nie da. Piotr Jarosiewicz, Jakub Skrzyniarz. Tu nie zmienia się nic w bramce Zabrzan, bo no, stawia się na tego, który naprawdę w tym meczu spisywał się znakomicie. Piotr Jarosiewicz, bardzo pewnie. Też nie zadrżała ręka. I mamy teraz bramkę za bramkę, interwencja za interwencję. Łukasz Gogola, kolejny zawodnik, który będzie rzucał na bramkę, ale w niej Walentin Koszowy. Koszowy! Jest bramka, chociaż wydawało się, że jeszcze tę piłkę zdoła złapać bramkarz Azotów. Nic z tego. Odetchnął bardzo głęboko Łukasz Gogola, bo Koszowy bardzo blisko tej skutecznej obrony. Mateusz Seroka, Jakub Skrzyniarz. A nie, a teraz Martin Galija na zmianę. A Martin Galija, przepraszam, tak jest. Ale nie zmienia się jedno, wciąż skrzydłowi Azotów skutecznie zamieniają te rzuty na bramki. Krystian Bądzior, Wadim Bogdanow. Kto lepszy? To zakończy czwartą kolejkę rzutów. Bądzior. Bądzior, bardzo pewnie rzucają Zabrzanie z 7 metrów, no i są już bardzo blisko zdobycia dwóch punktów dzisiaj w Puławach. Paweł Podsiadło, on jeszcze może w tym przeszkodzić. Bo no już... i nie ma miejsca na pomyłkę teraz, nie ma, Podsiadło. Jak on nie trafi, to emocje tutaj w Puławach kończą się. Paweł Podsiadło, Martin Galija. Podsiadło, pewnie trafia. No i proszę Państwa, Bartłomiej Tomczak albo postawi kropkę nad i w tym meczu, albo będziemy mieli ciąg dalszej rywalizacji. Teraz wszystko zależy od skrzydłowego Górnika Zabrze, no i oczywiście od Walentina Koszowego w bramce Azotów. Czy to już koniec emocji w tym spotkaniu? Czy to jest bramka decydująca o zwycięstwie Górnika? Bartłomiej Tomczak, tak jest, Górnik wygrywa, tak jak przed rokiem, w rzutach karnych zapewnia sobie tym samym, no już praktycznie, trzecie miejsce po rundzie zasadniczej, a Azoty dopisują tylko jeden punkt. Tylko jeden punkt, bo dzisiaj grali naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No ale pierwsza połowa to jest tylko jeden krok w kierunku wygrania. Niestety zabrakło postawienia drugiego. Ta druga połowa w wykonaniu gospodarzy była, no nie chcę powiedzieć zła, ale zdecydowanie odbiegała poziomem od tej dobrej postawy w pierwszych 30 minutach. Azoty Puławy, Górnik Zabrze, 29-29 w rzutach karnych. Lepszy zespół z Zabrza, który zdobywa w Puławach dwa punkty. My już Państwu za uwagę dziękujemy. Michał Matysik, Tomasz Jasina. Zapraszamy oczywiście do naszego studia. Sponsorem programu.
Górnik Zabrze lepszy od Azotów Puławy po rzutach karnych, dopiero po rzutach karnych, ależ to był mecz. Można by o nim rozprawiać godzinami, a my mamy tylko półtorej minuty. Cóż za paradoks, ale spróbujmy, panowie, podzielić się wrażeniami. No na pewno mecz bardzo pasjonujący, bardzo dużo zwrotów akcji. Szkoda tutaj, że zespół Azotów nie wytrzymał tego początku drugiej połowy i ta zdobyta ciężko przewaga została bardzo szybko roztrwoniona. No i ten odrodzony Górnik w drugiej połowie, prawda, panie Mariusz? Na pewno tutaj duże brawa dla Jakuba Skrzyniarza, który chyba dzięki niemu, jego postawie w bramce... Piłkę meczową wybronił, tak. Piłkę meczową i też bardzo, bardzo często bronił w sytuacjach sam na sam i naprawdę tutaj Górnik musi podziękować bramkarzowi za to, że wyciągnął ten wynik na remis i później karnego też złapał. Oczywiście tak. Rogulski nie trafił w światło bramki, ale do tego zmusił go bramkarz. Super spotkanie, było wszystko. Mariusz Jurasik i Patryk Kuchczyński byli z nami. Dzięki, panowie. Dziękuję bardzo. Za chwilę w TVP Sport transmisja konkursu indywidualnego w skokach narciarskich z Lahti. Do zobaczenia. Sponsorem programu.